Dobra, czas na najważniejsze pytanie. Co ja ostatnio właściwie robiłem? Mam Alfa, Psa Fortuna, Lenin Seedę w stoku. Czy ja mam pełny stok, czy? Nie, tu jeszcze mam dwa miejsca wolne. Znaczy, jeszcze nie jest tak źle, jak myślałem. Chyba jeszcze go mogę jeszcze rekrutować, ale... Mam dzień wrażenie, że te elementy sobie chwilę tutaj posiedzą. Bo nie będę miał za bardzo jak jej korzystać. Cześć, co do. Dobra, z questów mam tylko pobicie tych czterech bóstw, których nie spotkam przez najbliższe 100 lat. Albo jak spotkam, to nie będę mógł ich pobić przez najbliższe 100 lat, więc blisko wystarczająco. Cześć, Sebastianie. Cześć, Excite. W analizie mam po prostu wszystkie demony, które po drodze spotkałem. Teoretycznie, jeżeli bym chciał, żeby się nie pokazywały jako nowe, to musiałbym wejść w każdego i sobie je bardzo intensywnie przewinąć. Nawet nie jestem pewien, czy to mi zaliczy wszystkie, czy nie. Tak, zaliczę. A i jeszcze muszę w dodatków bossów wejść. Jest też o tyle fajne, że możemy sobie w każdej chwili zerknąć, co tam kiedyś tam bossowie mieli. Względnie na NG+, wydaje mi się, że to też przechodzi jako tako. Jak NG+, z demonami też tam przednikę nas... nowy start. Wydaje mi się, że demony będą w kompendium, ale tutaj głowy nie dam. Zresztą, czy to nie jest tak, że SNT4 miało kwestię wykupywania, co przechodzi, czy nie? Czy to ja źle pamiętam? Bo wiem, że któraś gra miała coś takiego, że można było sobie za punkty wykupywać, aczkolwiek nie wiem, czy z Davisu Wyworem nie mylę w tej chwili. No dobra. To mniej więcej już kojarzę, co ostatnio robiliśmy. Na opartego mógłbym coś pokombinować z jeszcze jednym skillem, ale na chwilę obecną tak naprawdę najbardziej nam się przyda Aramasa. I Aramasa. Chyba, że któraś esencja by nam dała jakieś pasywne skille w tej chwili. Czy mamy jakąś esencję, która daje pasywne skille? Względnie charge, ale charge nie daje aż tak dużo. Beastie nie jest mi potrzebny aż tak. Buffy, debuffy w tej chwili nie do końca są mi jakoś super potrzebne. Mamy Rakundę jedną. Cześć, Pasku. A tak to pasywnych rzeczy póki co nie widzę, więc chyba po prostu zaczekamy na jakieś nowe esencje, które możliwie dadzą nam coś jeszcze. Dobra, w każdym razie. Porobiliśmy ostatnio trochę rzeczy. Praktycznie ta część powinna być w pełni zwiedzona. To możemy się zająć naszą ostatnią częścią przed właściwą linią fabularną. Czyli wygnij. No bo tutaj widziałem, że jest ktoś, kto chce mi questa dać, to zanim pójdziemy gdziekolwiek, to spróbujemy sobie pogadać. Shikioji. jestem w problemie, czy możesz mi pomóc? Jasne, czemu nie? Z Nautalem polecam generalnie iść według jakichś poradników, bo SNT4 ma z tym bardzo duże problemy, że można być przez całą gen na Nautalu, a pod koniec są wybory, które powodują, że człowiek choćby się starał, to nie zostanie na Nautalu, jeżeli nie idzie dokładnie tak jak trzeba. Czy te ich many, które tworzą moje ciało, zostały wywiane i dlatego chcę, żebyś ich poszukał. No dobra, czyli musimy znaleźć dla niego talizmany. Chyba powinny być poznaczane gdzieś na mapie, przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, mamy je tu oznaczone. Jeden jest tu, jeden jest tu. Gdzie jest trzeci? Może jakoś... No Boże, aż tutaj. Szmat drogi. Nie pamiętam dokładnie, powiem szczerze. Zwłaszcza, że... Jakoś te wartości cyferkowe nigdy się specjalnie nie zagłębiałem. Wiem tylko, że to jest coś pokroju, że można być w takim miejscu, że wybory nie dadzą ci zostać na Nautalu. Czy można z Ippon datami zawalczyć tak, żeby mnie nie pobili? A może chce do mnie dołączyć?
No ba. Ale chciałem być szefem. Medycynki mam. Dużo HP-ków bierz. To nie aż tak dużo. Trochę hajsu, trochę za dużo hajsu. Rekrutacja poszła zaskakująco szybko i łatwo, jak na moje standardy. Jako, że trochę ich tu jest i są na w miarę bliskim poziomie do mojego, to powinniśmy chyba jednak trochę powalczyć. Nie spodziewam się, że najbliższe walki będą w jakimkolwiek stopniu proste, więc będę się starał, żeby trochę przynajmniej podbić poziom. Nie, bo powiem szczerze, zwyczajnie się boję nadchodzące dwie walki, które mnie czekają w najbliższym czasie. Szedna, są niepodatne. Wahamę. Czy mam coś, co używa Hamę? Chyba tak. Instant kill, proszę? Nie. Yeah. 595 expa, tak mniej więcej z jedna 8 się wydawało. Całkiem dużo, to na pewno. Maladji, nice. Bardzo się cieszę, że dostałem Maladji. Im więcej obszarowych opcji, tym lepiej. Agathiony. Nie, zależy, te kryty wchodzą. A, i może znowu wejdzie Hama, co? Nie, tym razem. No teraz już bez używania opcji ma, jest szansa, że po prostu go dobijemy w tytule tak się. 17, ale mi lecz przed, więc przynajmniej o tyle dobrze. Hama powinna go dobić. Nice. FPS oni są o wiele bardziej jasne. Co masz na myśli właściwie, tak ciekawości? Bo jakoś, nie wiem, sam osobiście nie odczuwam, żeby były jakoś bardzo złe, czy coś takiego. Ani nie kosztuje jakoś super dużo więcej, ani nie ma problemu z ich obrażeniami. Przynajmniej nie wiem, takie mam osobiste odczucia, więc zastanawiam się, co możesz mieć na myśli. Dobra, nie chcę mi się chwilowo z nim bić. Chcę teraz na podskrzynki pójść. Skrzynki. W skrzynkach mam esencję Mokoja i esencję mojego typ 2. Zobaczmy tak po prostu. No i jeżeli się okaże, że jest to coś fajnego, to ją sobie wydam ręcznie. Umiejętności. Miracle Water, czyli praktycznie media i Makajama. W momencie, kiedy nie idziemy pod magię, to Miracle Water nie jest jakieś super użyteczne. Personalnie te ci sztuki trafić na mnie jeden lunet, jeżeli reszta to były słabości. Nie wiem. Z drugiej strony na przykład w SMT5 bardzo rzadko mi się zdarza, że trafia się na grupki takie, powiedzmy, mieszane, że jeden demon jest podatny, a drugi niewrażliwy. Bo dużo częściej mam wrażenie, że to właśnie w Personie się zdarzało. O, to nie trafiło, cześć Samuraju. O, Mitama. Ma Spyglassy, prawda? O, mój święty Boże. Ciekawe, dokąd to zmierza. Au. Pielekiet dwóch, czy pierwszy? Czyli pun dotarł zawsze, miałem dwie tury, czy to ja jestem jakiś poszedzony dzisiaj? Dobra, wszedł Mirage, więc nawet jeżeli będzie atakował, to może nie będzie aż tak źle. A w idealnym świecie nie będzie prosto atakował. Chyba będzie, tak się obawiam. Zdecydowanie będzie atakował. Okej, raz pudłową, to najważniejsze. Zwykle od razu uciekały, jak miały szansę. Właśnie to jest tak, że one zwykle uciekały, ale czasem się zdarzało, że
taka Mitama została w walce i użyła tego nieszczęsnego debilitate'a, tak? A, już nie trafi i umrę. Dobra, nie jest aż tak źle. Tylko na 17, uczy się Rakundy. Kolejną sekundą nie zaszkodzi raczej. Bo z drugiej strony chciałbym też mieć Agi na czymś. Pata też jest potrzebna, Lightspeak też jest potrzebny. Zakuj mi wszystkie slotów! Też jak najadzi. Będę tętnił. Leczymy się i pójdę po tą Mitamę. I zobaczycie, będzie akurat podatny na ogień. Aż sobie mała Life Rasa. Więc to nie będzie aż takie złe. Gdzie to jest? No, Mudo. Czy pan cokolwiek co używa Mudo w tej chwili? W drużynie chyba nie. Czy chce mi się przywoływać lanie Seedy tylko po to, żeby użyła Mudo? Względnie, czy ktoś inny ma Mudo i potrzebuje jeszcze skilli. Bo powinienem mieć przedmiot na to jeszcze. Jeżeli nie mam, to najwyżej protagonista zamienia i Tarasa albo coś. Dark Shard. Broby trafią. Jak trafi, to powinien zabić. To jeszcze nie ten moment, że nasz brak magii sprawia, że nie będziemy mi tam zabijać. Dobra, jest okej. Pobijmy tych kondatarów, którzy są. Trzeba tam maraki. Akurat maraki się przyda. Jezu. Adamasa strasznie często krytuje. Ja właśnie powiedziałem, że maraki się przyda na maraki. Ja ci jestem jakiś niepełna rozumu. Doskonale! Pitam może? To mi jaką szansę nauki, bo on sobie jest Kiwi. Chyba nie jestem pewien, o tym mówisz. Ten, który przy level upie daje szansę? Jeżeli tak, to co nie możesz mieć rację. Dobra, tu są kolejne pająki. Jest też pełnia. Pytanie, czy masz co grać na tym Switchu, bo to też jest tego typu kwestia. Ja na przykład ostatnimi czasy, powiem szczerze, dość rzadko tykam Switcha. Tak naprawdę głównie podczas streamów, albo jak stwierdzę, że jestem masochistą i chcę sobie odpalić tego Mariana dwójkę. A tak to niezbyt. Niby teraz wyszedł Arceus, ale też mnie jakoś nie ciągnie do niego, żeby go sobie kupić. Nie wiem. Jakoś nie przekonuje mnie. Zaczekam może jeszcze, aż więcej ludzi jakoś wyda opinię. SMT nie mam dokończonego jeszcze. No to coś mogę powiedzieć, wiesz co masz robić. Na dole coś jest, czy tu się wydaje tylko, że coś jest? Bo to wygląda jakby coś tu było i tam nie jest, tu jest też, nie? No bo jest. Madeling ma w trzech domach. Powiem szczerze, może to kwestia tego, że robię NG plus Madeling, tak? Ale poza paralogami nie mam jakichś wielkich problemów z Madelingiem, przynajmniej na razie. Aczkolwiek ten paralog Lorenza jest straszliwy. I nie mogę za cholerę tego przejścia, odpadłem. A tu gdzieś chciałem na szczęście. Chyba się jest tutaj Oni. Cześć Oni. Nie, nie boję się żadnych demonów. Czemu ja bym się bać? Chciałem zmusić demony, żeby byli moimi przydupasami, ale jestem zbyt straszny i przerażający. I silny i przerażający. A jeżeli pokażę im, że jestem osobą, na której można polegać, na pewno będą chcieli do mnie dołączyć. Tak, oczywiście. Ale czyli musimy znaleźć dla niego demona, który potrzebuje pomocy. O,
Ori, w sensie oni. Przecież miałem takie, czekaj, jaki Ori? Domyślam się, że chodziło o niego. Nie potrzebuję pomocy. Kurczę, szkoda. Czy ma jakieś problemy? Nie. Masz jakiś problem? Co, jakby ktoś, jakby taki Oli do mnie podszedł się zapytał, ej, masz jakiś problem? To poczułbym się jak z takim przeciętnym sebą. Czy potrzebuje część pomocy? Oni się mnie jeszcze czasem zapytał, więc zbierałem... poprosiłem, żeby zrobił dla mnie czekę dobrze, ale zabrali uciek. Jeżeli tak chcę robić, to niech da mi po prostu spokój i jeszcze... tu jest, negatio. Czy jesteś czym masz pomóc? Jeszcze czego? Jak prosiłem się o niego, żeby pomógł mi z sęczkami, to po prostu rozwalił go na kawałki. Wow! Pójdę do niego, ale za chwilę. Tak tylko prewencyjnie, wiecie. Nie ma to żadnego związku, ale lubię mieć pełne HP. Przysięgam. Absolutnie żadnego związku. Sprzedajmy to, co mamy. Wydaje mi się, że tak, to mam tyle, co potrzebuję, więc zapiszemy sobie. Pamiętaj, nie lubię tracić progresu losowo, tylko dlatego, że stwierdziłem, że po drodze sobie z czymś zawalczę, okej? Okay? 113 hajsów. Dobra, się szło, prawda? Tak. Nie wiem, zawsze jak widzę, że to jest to przejście, to mam ochotę iść tym, a nie tym na dole. Pomimo, że wiem, że to tak nie działa. Ej, spójrzcie, to na pewno będzie dobry przedmiot, a nie walka, przez którą będę musiał się jeszcze raz cofnąć. Wow, tym razem nie kłamałem. Trzymaj ty z dupy. SMT... O. Wspaniała grafka, jeżeli to przeciwnik dostał pierwszy tury, to możesz równie dobrze już zaczynać się zastanawiać, czy możesz iść po headbutę w trakcie, kiedy gra się będzie restartować. Chociaż mam wrażenie, że w Personie jest pod tym jeszcze gorzej, pod tym względem. Nikt nie chce tej pomocy. O! A nie był bardzo wkurzony, że nikt nie chce jego pomocy. Więc pewnie zaraz im powie, że kurwa, wy chcecie mojej pomocy. Ale pomoc, proszę państwa. Wiecie co, zrobię to normalnie. Może mi też wejdzie? Weszło! Nice! Teraz na co był podatny na Zio? Na Zio. Niestety na Zio. Dobra, dwie rekundy weszły, nie mam niestety ta rundy, więc pewnie zaraz dostanę sobie twierdzą. Jest odporny na... O, święty Boże. Co ja mówię o braku w te rundy? Dobra, weź, chodź, tu potrzebuję te rundy. Chyba mogę dalej mi zaszczytować. Zawsze to jakieś uderzenia. Co jest? Sekunda? A, weź na Farmbreakera. Sekunda czy ta runda? Biorąc pod uwagę, że on ma dość mało precyzyjne ataki. Zaryzykuję, wiecie? Będę zaraz tego żałował, ale co mi szkodzi. Na szczęście Hammer też jest podatny. Z kolei tak jest odporny na fizyczny, to nie da, że mogę tak to zrobić. 84. Niepokojące. No, wciąż trafię. I w dodatku mijasz mu szedł. Czy to jeszcze moment, w którym używam Omega Toki Critica, czy... Bo jaki jeszcze potencjalnie mam? Tu mam Big Banga, tu mam Doublera.
tablet sobie może się przydać. Też nie wiem, czy aż tak bardzo. A ty masz tylko kryte. Też mnie ma teraz. O mój Boże, nikt teraz u mnie nie ma leczenia. Ale idealna sytuacja. Nic chce się powiesić. Wiecie co? Wiecie co? Ale potęga. Proszę, niech ten minerz wejdzie. Nie wszedł, tak. Sekunda. Hama? Dobra, weszło. Leczy się Lightfrasa, czy nie leczy się Lightfrasa? Tyle czego. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Heavy Blow. Na szczęście Andraf przeżył. I Magasur. Nie mam Fizz Dampnerów niestety, a on ma głównie fizyczne ataki. Czuję się bardzo niekomfortowo z obecną sytuacją. Nie ma też niczego odpornego na fizyczne. Jeszcze tylko jedna rzecz, którą szybko bym chciał sprawdzić. Nie mam jego słabości w tej chwili. Bo mam ochotę powiedzieć, że on jest podatny na Marine Karin. Ale mam dziwne wrażenie, że jak spróbuję to zrobić, to bardzo pożałuję. YOLO? YOLO. YOLO. Powiedział. Może nie trafi przez te sekundy? HA! Suck it. Idzie sekundy. On miał sekundy na sobie! Chyba, że właśnie się skończyły. Ech, no chuj. Chyba się skończyły. Dobra, powoli będę go pił. Przy czym powoli jest tutaj bardzo dobrym określeniem. Niestety. Dobra, więc idę już aż tak nie jest mi potrzebna po Marinkarinie. Tylko z drugiej strony on zaraz z tego wyjdzie pewnie. Wiesz co, broni się po prostu. A ma. Niestety tutaj wydaje mi się, że instant kill raczej nie ma szansy na wejście. Odleczmy ją. Tak na wszelki wypadek. To jest jeszcze ten etap, kiedy medycynki się przydają. Jest czarmowany, wyleczył się. Heavy blow. Wow, ona to przeżyła. Tylko dlatego, że ma Light Springa, widzicie? Gdybym usunął Light Springa zamiast Agi, to ona by tego nie przeżyła. Wiedziałem co robię. Mirage Shot nie wszedł, znaczy Mirage Shota nie wszedł. Malinkali nie weszło. Ku zaskoczeniu absolutnie kurwa nikogo. Dobra, jakoś to powoli idzie. Spotka się nie trzeba powoli. Dobra, tym razem wszedł Mirage. Media? Mam na Big Banga zaraz. Nice. Ten manikan jest mi cuda. W sumie.
Dobra, boss jest po 2 sekundach, więc Big Bang raczej już więcej zadać nie może. Jakoś powoli to idzie. Co jest dość dużym pozytywem. Dość dużym negatywem jest to, że Aitwada zaraz nie będzie miał many, więc chyba będą się go podmienić na coś. Wiecie co? Zaryzykuję. Wiem, że to nie jest najosobniejsze, co mogę dzisiaj zabić, ale... Dobra, przedłużmy Rakundę. Aitfalasa się zmieni na coś. Czy mam kogoś, kto może sensownie... Tak, mam. Chodź tu. Rakunda... Może nie trafi. Tak było. Zaraz pół mojego partii umrze. Odkraczam slota. Albo te. Ale. Nie, gro, nie poznaje cię. Nie, jeszcze nie poznaje tej gry w tej chwili. Jest dla mnie zbyt miła. Coś mi tu nie pasuje, coś mi się tu bardzo nie podoba. I boję się tego. Bo zazwyczaj to oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli coś idzie za dobrze, to zaraz pójdzie coś bardzo niedobrze. Dlatego już po prostu mając flashbacki, zacznę się bronić. Max buffy, debuffy. Z tego co się najdzieje to plus minus 2. Dobra, jeżeli nic się kompletnie nie skopie, to w najbliższej turze powinien umrzeć. Mam go suma zgodnie z oczekiwaniami, nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Ale powinienem być w stanie go dobić, jeżeli wszystkim trafię. Au! Czuję się prawie kompetentny w tej grze. Ale tylko prawie. Tak, przegrałeś, przykro mi. Tak naprawdę to wcale. O, niech sobie uciekł. Tak, i ma laptopów. Zaraz jak na to on daje. Bo w sumie mam Zena. Więc potencjalnie mogę już zobaczyć. Partyzen. Jaki ty masz teraz skill? Jaka jest Poison? Szans na rzucenie losowych statusów na wszystkich wrogów i obniżę ich wszystkie statystyki o 1 na 3 tury. Czyli debilitate plus... jak to cholerstwo się nazywało? Bad death. Z finala. Domyślam się, że jesteś słabszy, biorąc pod uwagę jaki wpierdol dostałeś. Właściwie zrobione. Fizz Dumpner. Fizz Dumpner to te, które naprawdę chciałbym mieć bardziej regularnie. Ta runda. Ta runda to coś, co mi się bardzo przyda. Na przykład na D. Wszyscy wiemy, leczenie jest kompletnie niepotrzebne. Tak, tak, będę tu żył w pokoju. Już ci nie uwierzą. Oni żyjący w pokoju to oksymoron. Chyba, że zacznie wynajmować jakiś pokój, to wtedy może żyć w pokoju. Dobra, wyleczmy się real quick. Ej, polatam sobie chyba za tymi... Za... tymi nieszczęsnymi talizmanami, które są do ogarnięcia. Bo teraz tak, gdzie one... W sumie wiecie co, najpierw jeszcze skoczę tylko bardzo szybko tutaj. Nie wróć, ja tu byłem. I to pokazuje jako miejsce, w którym... Nie, ja tu nie byłem. Byłem w tej drugiej wąskiej odnodze. Coś mnie goni, nie chce mi się. Dobra, to gdzieś jeszcze nie byłem. Wydaje mi się, że poza tą częścią, która jest zablokowana przez fabułę, to byłem już praktycznie wszędzie. Więc jedyne, co mi pozostało, to zapisać.
ta walka za nim poszła za dobrze, więc wolę zapisać. A po zapisaniu mogę już bardzo grzecznie i kulturalnie zobaczyć, kto jeszcze ma skille do nauczenia się. Dobra, po kolei. Ty masz... Bo to ma... Chyba już nie ma. Nie. To Wezen. No i dobra, tak sobie polatamy, powalczymy sobie jeszcze z tym, co po drodze znajdę i poszukam tych nieszczęsnych talizmanów dla Wise. Znaczy, poszukam w momencie, kiedy dokładnie wiem, gdzie one są, to jest trochę nadużycie, ale wiecie, o co chodzi. O, kwietnie wszedł. Smutek. Instant kill nie wszedł, tym bardziej smutek. Też szans na instant killa jest zależny od tego, czy ten... czy mamy wysoki affinity, czy nie? Bo w sumie się nie orientuję, powiem szczerze. Czy to tak działa, czy nie? Miałoby to sens, więc jest równie wysoka szansa, że to działa dokładnie tak, jak i że to działa kompletnie odwrotnie. 19 poziom. Jak już pokończymy questy, będę musiał zobaczyć, czy coś tam się z fuzjami podblokowywało. Interfejs nice, jest. Może to witamy. No nie witamy, ale na Spyglassa sobie też nie będę narzekał. Chciałbym przynajmniej 20 dobić przed następnym bossem. Mam szczerą nadzieję, że mi się uda. Czy mi się uda, to zobaczymy, ale... Marzyć mogę, to na pewno. Czemu ta walka mi to wygra? Powinna. Nieważne. Chyba za dużo oczekuję. Ja tylko chciałem trafić demona, który ma 12 poziomów niżej. Jak już mówiłem, za dużo oczekuję. Dobra, więcej Pondotar. Zabiję każdą i Pondotar, która stanie mi na drodze. Chciałbym, żeby częściej zachodziło. Chyba najbardziej podoba mi się ten system, kiedy zastosowali mimo wszystko w Personie. Piątce bodaj? Że Hama i te skille zadające obrażenia są po prostu oddzielnie, tak? Czy jeżeli ktoś chce instant killa, to nie musi się zastanawiać, czy akurat przeciwnik będzie na to podatny, czy nie. Jeżeli ktoś chce zadawać obrażenia, a nie ryzykować, to też ma opcję, tak? I to jest chyba system, który mi dużo bardziej odpowiada niż to, że Kama może instant killować tylko przeciwnika, na którego jest spektyna. Jeszcze raz, gdzie to cholerstwo było? Tutaj, tu, dobra, widzę. Jeżeli dobrze myślę, to będę musiał to bardzo dookoła obejść, ale... Ej, hej, kocha... Właśnie... Chyba tak. Bo nie wchodziło się tutaj, nie. Czyli muszę iść dookoła. Bajkorny już przede mną uciekają, bo wiedzą, kto jest tutaj panem na dzielnicy. Czy chce? Zależy, co tam masz. Melted doll. Ale to chyba relikwia. Szkoda, że te cholerne pająki nie dają mi spokoju, jeżeli ten... Jeżeli mam odpowiednio wyższy poziom. To było bardzo przyjemne. O, oh, crap. Mitama. Ma pierwsza turę. Żartowałem. Jeżeli nie ma pierwszej tury, to znaczy, że jest martwa. Tylko jeszcze nie wiem, czy od moich demonów, czy ode mnie. Chyba ode mnie. Bo tutaj Zan też nie mam. Raptor na pewno. Znaczy Raptor Zen na pewno nie ma. Dla się okaże, ja nie mam Force Shardów i będzie mi bardzo przykro.
Znaczy... to co opisujesz, to jest to, jak to wcześniej działało po prostu. Z tego co się orientuję. Że Hama po prostu miała jakąś tam zwiększoną szansę w ten... na przeciwników, którzy byli podatni. Mogę ciekawi mnie to, że jest tak dużo demonów, które mają zupełnie różne powiązania, jeżeli chodzi o umiejętności i zależnie od gry. Że w jednej grze na przykład mają Zio, w drugiej Zam, w trzeciej Adzie i tak dalej. Aż no tak, 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 rozumiem. Po prostu chciałem zwrócić uwagę, że to mniej więcej tak działało w tych starszych częściach, pomijając to części, okej, obecnie zadają obrażenia, tak? Trochę hajsu, skoro już i tak jestem w okolicy. Czy to jest na ziemi, czy to jest na górze? I samo na górze. Na górze. W sumie skoro jest Mitama, to może jeszcze po Mitama skoczę. Bo one chyba raz na jakiś czas się spełnują, mam wrażenie. Więc jeżeli akurat jest, to czemu nie skorzystać? A nie, czy to nie jest tak, że ona po prostu ostatnio mi uciekła, bo nie miałem żywiołu? I byłem o to bardzo... Nie miałem żywioła, bo nie miałem Spyglassa. I chyba dlatego nie mogłem się z nią bić. Coś mi tak świta, że tak to właśnie wyglądało. Co mi tam o? Dobrze mówię? Czy nie dobrze mówię? This will do. Aji. No bo akurat Aji to mam na szczęście. Easy. Więcej chwały. Dobra, gdzie jest drugi ten? Drugi jest w środku miasta. A trzeci jest przy którymś z tych save pointów w górze. Więc tam to raczej się po prostu teleportnę. Właśnie chciałem powiedzieć, że słyszę, że ona nie jest, ale nie myślałem, że to aż tak blisko. A, jeszcze zatrzymała, ja nie to trzeba. Na co nas podatny na ogień? Tak. Muszę kiedyś dojść do tego, jak dokładnie działają te skille, które atakują ileś razy. Czy one są zależne od agility, różnicy agility między przeciwnikami? Bo one na pewno nie są w 100% losowe. Jak dość długo używałem Memajtki po tym miejscu, w którym ona teoretycznie staje się nieaktualna, to... Gdzie jest ochlęco? Pewnie gdzieś tutaj. To trafiała praktycznie zawsze 3 razy, a nie, że powiedzmy miała szansę między 3 a 6. Tak samo jeden z późniejszych demonów ma swojego własnego unique skilla, który tam trafia bodajże też coś się pokoju 3-6 razy. I też bardzo często wchodził mi po prostu minimalną liczbę ataków. Więc wydaje mi się, że to jest w jakiś tam sposób zależne od agility. Względnie, bardzo względnie od różnicy między poziomami. Chociaż tutaj no, teoretycznie Zen miał ten sam poziom co przeciwny Zen i wciąż trafił go 4 razy, tak? A moje doświadczenia wskazują na to, że one dużo częściej trafiają tą minimalną liczbę niż maksymalną. What? Więcej właśnie zrobiłem. Poza tym, że bardzo często przeklikuję po prostu opcje dialogowe wciskając B. Chyba szardy sobie dokupię, skoro już tu jestem. Bo na przykład light shard... Nie, dobra, to jest trochę za drogie. Ale tak, żeby mieć w stanie te 5. Dobra, jeszcze fire shard,
I na jakiś czas nie muszę się raczej wtedy mi temami przejmować. Bo i spyglassesów trochę mam i ataków, które pozwolą mi je pobić. Czy ja się leczyłem? Tak. To jeszcze tylko Leyline Crossing do... Tu? Gdzie ty jesteś? Tu ty jesteś. Więcej pieniędzy. Tutaj para Aitfarasów będzie. Aitfarasy też niestety mają tendencję do atakowania mnie po im różnicy w poziomach. Zresztą nie jestem też aż tak super wysoko teraz. No dobra. Lećmy do Shikyojiego. Oddać mojego nieszczęsne talizmany. To nie jestem pewien, czy chce się bić konkretnie tą drużyną. Ty akurat możesz wrócić. Tak, spoilery, będzie bicie się. Jeżeli dobrze pamiętam. Łapaj. Odzyska swoją moc, więc teraz pierwsze co zali to pobije osobę, która nam pomogła. Ma sens. Dobra, akurat co gra to Shikyoji ma kompletnie inne słabości, więc tutaj będę się posiłkował z Pegasem. Podatny na Ajizan, odporny na fizyczne i Hamamudo. I sam ma Hamamudo. Czy ja nie jestem podatny na Hama albo na Mudo? Ktoś u mnie jest podatny Hama i Mudo. Andes. Tak. Nie podoba mi się to, ale co poradzisz? Może nie tak. Będę na nic nie wierzył, że nie będzie trafiał. Miraż nie wszedł. Zdebafujmy go w piście. Makadama w protagonistę to nie jest nic aż tak strasznego, jak mogłoby się wydawać. I cię sekundy się przydały chociaż raz. A nie jest aż tak straszną rzeczą, dlatego że mogę cały czas używać przedmiotów. Nawet jeszcze darmowe tury. Przedłużmy sekundę. Rzućmy sekundę. Bo mnie i twarz podejrzewam, że będzie atakował. Shikyoji też mam takie wrażenie, ale czasami ma właśnie związek z atakami mu Light Darkness, czasami takiego związku kompletnie nie ma. Czasem kompletnie jest niewrażliwy na ataki fizyczne, czasem nie ma nic do ataków fizycznych i to tak to już nie bywa. Więc no ja już nie odważę się, powiedzmy, mówić tak na 100%, że jest na też podatny odporny. Au! Przez 2 sekundy. Uj. Au! Czuję się nienawidzony w tym momencie. Czy mam coś, co atakuje Aji albo Zan? Tak, tylko że ona jest podatna na Mudo. Kiedy ostatnia sto poszło nie tak? Jak już mówiłem, kiedy ostatnia sto poszło nie tak? Bo i tak swoje rengi i tak już dość mocno wykorzystałem na walkach z Onim, więc nie powinienem teraz narzekać jak jest. Chyba Mirage wszedł. Jeżeli teraz nie będę trafiał, to dopiero zacznę się martwić. Dobra, fight me. Wiecie co, po prostu zrobię to tak.
O coś ta pata istnieje. O czym najwyraźniej musiałem zapomnieć. Rokadża. Dobra. Przynajmniej o tyle dobrze. Czy ja chcę go big bangować, czy ja chcę po prostu krytować? To jest pytanie. Wiecie co? Spróbujemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zastanawiam się, czy jest szansa, że pobiję go w tej turze. Trzeci atak, czwarty atak. Nie, na pewno go nie pobiję w tej turze. Zadam mu dużo, ale pobić na pewno nie pobiję. Nie ma szans. Kompletnie. Nie, po prostu przedłużę mu debuffy, które miał na sobie i które się kompletnie skończy w najbliższej turze. Nice. Niestety bez kryta, ale jakoś przeżyje, przeboleje. Jeszcze co, pas. Istnieje szansa? Nie, nie wiem, rady. Może z Fire Gemem, ale to też takie bardzo naciągane było. Ciekawe, że przez całą walkę on nie skupiał w ogóle tego. Magatsuki. Większość bossów zabija tu dużo szybciej. A on praktycznie nie jadł. Łatwo. Łatwioteńko wręcz chciałoby się rzec. Szkoda mi Ultra i Sobe, lubiłem te postacie. Doświadczenia z grami SMT, jeżeli ktoś nie jest po stronie protagonisty, to bardzo intensywnie umiera. Joshua czy Jonathan? Tak. Talisman Hunt. Talisman Brutów. A tu Brutę? Sleep Gem, Zio, Revival Bird, Bouncing Claw. Bouncing Claw na pewno jest dla mnie lepszą rzeczą niż Critical Wave. Hejsy Critical... właśnie Critical Wave akurat jest dobry, tylko w chuj drogi. To... bo jest jeszcze inny atak, który ma wysoką szansę na kryta, niską szansę na trafienie i tego nie lubię. Dobra. Wróćmy się. I teraz wydaje mi się, że to już naprawdę wszystko, co mogłem zrobić. Tak. Oczywiście poza zbieraniem imanów, tak? Bo zbieranie imanów na pewno gdzieś tam jeszcze mi zostało i coś bym mógł z tym zrobić, ale na chwilę obecną mi się nie chce. Lord of Shadows. Czy to, że mam 19 poziom, cokolwiek mnie blokowało? Podejrzewam, że nie, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Tutaj na pewno nie. Leavers Compendium Fusion? Na 19. Taka mina kata. Archangel, Sutama, Lincita. Jedna rzecz mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Nie ma demonów, które mają takie odporności, jakbym chciał, żeby miały. O, ale będzie zabawa. Mogę Shisa sfuzjować. Shisa się może przydać akurat. Zwłaszcza jeżeli mogę sfuzjować czegoś rozsądnego. Zapsała raz. O, tak to wszystko będzie w miarę drogie. Taka mina karta też nie jest złą opcją w tej chwili. Z czego? Lion Seeder odpada, odpada za drogo. Legion, z tego co widzę, to odpada. Jezu Chryste. Ale te słabości są chujowe. Te Sodama nie jest złą opcją. Hmm.
Mokę i Turdek? Albo Anioł i Pandatara. Kurde. Tak się zastanawiam w tej chwili. Bo podejrzewam, że będę potrzebował. Chociaż nie, akurat Sudamy nie będę potrzebował. Najbardziej bym w tej chwili potrzebował czegoś, co jest niewrażliwe na elektryczność, ale czegoś takiego chyba w tej chwili... jest. Ale Agatha ma 10 poziom, więc to jest absolutnie okropna rzecz. No i zobaczymy. To jeszcze tylko, czy ja mam jakieś mirakle do nauczenia się, które mogłyby mi się przydać. Skill Manifestation. A pytanie, ile mam tych kryształów nieszczęsnych? Bierz tak... za drogi jest! Chciałbym móc używać tych kryształów hurtem. Najbardziej potrzebuję... W jakim sensie potrzebuję? Że wszyscy tam byli tak zjebani, że nie zasługują na nic innego? Na pewno nie powiem, że Saint Germain, bo tam nie zasługiwali na to aż tak bardzo. Ja tak naprawdę grałem tylko od trójki w górę plus Devil Survivor, więc ciężko mi się jakoś specjalnie wypowiadać. Kurde, tyle dobrych skilli. A mnie na nie nie stać. Potrzebuję więcej glory, chwały i w ogóle. No bo wiecie co? Jebać, pójdziemy. Jak zobaczę z najbliższym bossem, to zdecyduję, czy potrzebuję dalszej pomocy. No idziemy do Dr. Diet Building pod kontrolą Battle. Ale wiecie, że ja mogę tutaj przejść po prostu. Albo przebić się siłą. Young man. Ogarnij, czemu psujesz zabawę? Jak mogę to udowodnić? Demony chaosów. A coś tam planują, bla bla bla. Musisz pokonać te demony, bla bla bla. Halleluja! Halleluja! No dobra, pamiętacie to miejsce, w którym narzekałem, że kompletnie nic nie ma? I wygląda jakby coś tam miało być? Wiedziałem, że coś tam będzie. Właściwie zawsze miałem takie wrażenie, że te pierwsze SMT miały dużo więcej takich chujowych postaci, że tak to ujmę. Na zasadzie, że iście w ogóle w chuj i nie nadajecie się do niczego i na jedyne co zasługujecie to kompletny wpierdol. Czy tutaj był mój kolega Berry, czy mi się wydaje? Be careful. Tak, tak, potężny demon, bla bla bla. Tylko nie to. Jep, Berry, dwa Andrasy. Wróć, to jest legal i dwa Andrasy. Przepraszam. No, kulpa. Że on chce mnie traktować jako jedynie rozgrzewkę? Jak śmiesz, Wajzo. Ja ci zaraz pokażę, co to jest rozgrzewka. Przepraszam. Ale jestem słony. O, on blokuje ogień. No, kulpa. Dobra, jego fizyczny atak nie jest też taki zły. Suk. Suk! Uchadza. Pozbędę się najpierw tego kolejnego Andrasa, a potem zacznę się zastanawiać co dalej.
Powiedziałem, że się go pozbędę, okej. Powiedziałem coś. Pozbędę się go. Okej, przeklinasz. Jedyne co najgorszego teraz może się stać, to jeżeli nagle mój protagonista w magiczny sposób dostałby jakiegoś bardzo nieprzyjemnego hita z umiejętności albo pyta. A przecież wszyscy wiemy, że takie rzeczy się nie dzieją. Prawda? 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 Logika nakazywałaby, że jeżeli jest podatny na... Jeżeli jest odporny na ogień, to jest podatny na lód. Ale logika to kurwa już wiele razy mnie zawiodła. Jak w powyższym przypadku. No Hamę też nie jest. W sumie to już przecież to sprawdzałem. No bo nie jest sadne. To był strzadżowany atak. Ciekawe. No, przynajmniej jedna rzecz, która mnie bardzo pociesza, to fakt, że on ma tylko jedną turę. Dobra, co ja ci sprawdzam? Jesteś odporny na to, czyli prawdopodobnie Zan albo Zio... I nie wiem, które tak naprawdę. Weź skurwesy. Weź iść, fuj. Będę potrzebował Maybe, coś czuję. Ty masz te nudy, czy mi się wydaje teraz? Masz. I do końca nie wiem, jak działa ten potencjał. I chyba nie jestem obecnie w położeniu, żeby sprawdzać. Zobaczmy. Zio. Zdecydowanie Zio. No co, gram sobie z protagonistę za pełne HP? Chyba nie tym razem. O tyle dobrze. Jeszcze jedna rakunda. Jeszcze jedna. Wiecie co? Tak będzie lepiej. Może spasujemy się po prostu? Pożałuję tego. Albo i nie. Co nie mogę użyć te nudy? Pójdź tym. YOLO? YOLO. Are you ready for a miracle? As ready as I can be. Też czuję, że tego pana pożegnamy, jeżeli wszystko trafi. Zdecydowanie go pożegnamy, jeżeli wszystko trafi. Mudo nie odważy się używać. Bo jestem ja, że powiem, że... ma co najmniej nula na nie. Żegnam. Jest poziom. Posyłem do siły. Bardzo im przykro. Siły chaosu się zbierają, niedługo battle upadnie. Aż mi jest przykro. Aż mi wcale nie jest przykro. The angels guarding the path are gone. Did something happen? We were unable to report to the angels, but it seems we can move on to the diagram. To jest najważniejsze. Pozbyliśmy się tego, co nam blokuje drogę. A w jaki sposób? To już nie istotne. Sensei Rosa.
Concentrate. Z pewnością przyda się bardziej niż charge. Biorąc pod uwagę, jakim jest demonem. To jest spoko. Akurat w tej grze. I'm detecting the presence of a powerful demon within the diamond. Potężny demon! Co może pójść tak? I advise that we prepare before going any further. Przygotować się do walki z bossem. Znaczy widzę jedną rzecz, na pewno muszę zajść zanim gdziekolwiek dalej pójdę. Welcome. Przede wszystkim, po pierwsze primo zobaczyć, czy coś na zwierzę wpadało. Tak, szasa... Jack O'Lantern. Agilao 5. Chodzi trochę. Wiadomo, że stracę w mabufu, tak? Ale... Z drugiej strony przenieść te wszystkie buffy na Pajdo Jacka. Ale szkodzi. No patrzcie na to. Czy to nie piękne? Czy to nie jest piękny Pajdo Jack? No pojedźcie mi. Is this demon to your liking? Yeah. Albo raczej Jack O'Lantern. Przy okazji poziom dostał. A, czy mam coś jeszcze, co może mi się przydać? No ta Shisa by mi się przydała, to jest najgorsze. A, bo taka Minakata. Z taką Minakatą mam głównie ten problem, że jest za drogi w tym momencie. Bo żeby go studiować, muszę wydać co najmniej 5 kafli. A też nie mam wrażenia, żebym miał jakieś super umiejętności. Dajesz same nulę i level. To nie jest gra, w której da się tak łatwo to zrobić. Bo rzeczy do nulowania, repelowania są naprawdę w chuj późno w grze. Jeżeli chodzi o przynajmniej o sposób przekazywania ich. Dobra, ale co jeszcze chciałem zrobić? To zmienić słabość. I to najlepiej w ten sposób. W ten sposób? Chyba. Pożałuję tego zaraz, ale wydaje mi się, że tak działało. How is this? Na 90% to tak działało. Jeżeli to inaczej działało, to jestem idiotą i zaraz tego pożałuję. Od wielka filozofia. Zaraz się przekonamy. Też nie jest tak, że te esencje są jakieś bardzo, powiedzmy, przydatne poza przekazywaniem właśnie Affinity po tego gęście. Więc naprawdę nie będę płakał, jeżeli tak, takie będzie. Och nie, esencja Obariona, co ja bez niej... Obariona, Agationa, co ja bez niej pocznę. Reliki... Mojego gnojka ewidentnie tu nie ma. Mam nadzieję, że znajdę jakiegoś. Tu są anioły. Niech zgadnę, nie mogę przejść dalej, co? Dla własnego bezpieczeństwa. Dobrze. Jeżeli to dla mojego bezpieczeństwa, no to kim ja jestem, żeby się nie zgadzać? Co z tego, że mógłbym wpierdolić pewnie takim archaniołom i nikt by nawet tego nie zauważył? Ale... Jak każą, no to co ja mogę, no... Tam widzę coś do chwały i nie pogardzę, jeżeli będę mógł się do tego dostać. Ale it makes sense, nice, bardzo nice. Przez to się zastanawiałem, czy mogę gdzieś tam na dół spać, ale... Taka chyba nie jest aż do tego stopnia popsuta. W badaniu poza mapę nie zdarzyło mi się w tym... W SMT5, tak wam powiem.
50 chwały? Nice. I teraz pytanie, co gdzieś jeszcze mi mamy? Nie dziwię się, jeżeli tu będzie jakiś... Ale ewidentnie nie tym razem. Czyli co, jest tu to tylko po to, żeby człowiek sobie spadł i narzekał, że nic tu nie ma? Czuję się oszukany. Dobra, czas na najmniejsze sekwencje platformowe. Które po raz kolejny absolutnie nic mi nie dały, poza ładnym widokiem. Chyba, że już nie wiem, tu jest Niman, ale nie wydaje mi się. A przynajmniej mogę się pochwalić, że wszedłem w prawie najwyższe miejsce w okolicy. Nie powiem, satysfakcja z tego niewielka. Dużo większa byłoby, gdyby to mi coś rzeczywiście dało. Tak na przykład to, że tutaj Mima sobie siedzi. Szukać kogoś do City, by dać sobie Michałka czy innego 90. Znaczy w jakim sensie, że... musiałeś grindować, bo nie dawałeś rady, czy... Co, bo nie do końca chyba rozumiem w tym momencie. Czy tam się da wejść z tej strony, czy muszę to jakoś jeszcze inaczej obejść? Zobaczmy. Co się stanie, jak to spadnę. Czy da się tędy wejść? Powinno się dać. To teraz zobaczymy, czy to jest kolejna z najtrudniejszych sekwencji platformowych, jakie istnieją. Bo mam wrażenie, że tu się dało tak wejść, ale może się mylę. No tak, tu na pewno nic nie ma, to tyle widzę. A żeby to dowodnić, to jeszcze tu przejdę i pokażę wam, że nic nie ma. Bo ginęła. Znaczy, czy to nie jest tak, że Alice była raczej tak w miarę niskopoziomowym demonem? Tak, nie jest coś mi sita. Więc to by miało sens, że umierała. Czy chcesz wiedzieć, gdzie znaleźć Mimany? 2500 maki. Jasne. W każdej lokacji możemy znaleźć takie demony jak ten, które odkryją nam położenie wszystkich Mimanów, które zgubiliśmy na mapie. Jak widać, jest ich trochę. Zazwyczaj jest tak, że nie do końca pamiętam, gdzie wszystkie są, więc wolę po prostu, żeby chłop mi oznaczył je wszystkie na mapie. Nie jest to jakiś super drogi biznes, nie jest też super tani, ale da się obejść. Dobra, jak się tam wchodziło? Zgaduję, że od tej drugiej strony jednak. Albo tak. Tak też można. No i mam takiego. 400. Oxide. Czemu miałeś demona 49 poziomie w endgame'ie? Proszę, wytłumacz mi się z tego. Proszę! To jest proszenie się o kłopoty. Esencja Jack-o-lanterna i kontratary. I teraz gdzie jest ten nieszczęsny Niman i jak go znaleźć? Bo widzę go na mapie, tylko zastanawiam się... Czy to tędy się chodzi? Może? Już tędy się przejdzie. Nie, tędy się nie przejdzie. Chyba, że tu się skoczy. Chyba, że tu się sequence wy... Nie, dawać. Nie tym razem. Chyba nie tym razem. Więc wyjdźmy sobie po prostu takich... ustawa przewiduje. Znaczy, ja to rozumiem, tak? Tylko, wiesz, bardziej chodzi mi o to, że SNT przed piątką ogólnie, mam wrażenie, że to ten typ gry, gdzie
gra po części wymusza wymianę demonów, właśnie przez to, że ilość ekstra potrzebna do następnego poziomu rośnie wykładniczo, tak? Więc nawet jeżeli chcemy zachowywać sobie jakiegoś demona, no to od pewnego momentu to się staje po prostu mało sensowne, że się tak wyrażę. Da się tu skoczyć? Nie. A może? A tu jestem z drugiej strony. Tu jestem imant? Tam jestem imant. Łatwo. Łatwiutko wręcz. Ja z tego co pamiętam, jak robiłem Lesbia z Nocturna, to mój Daisojo był Sacrifice Field używany, żeby miał rozsądny poziom na endgame. Bo tak to też nie szło po prostu. Tak, kiedyś to ludzie się zbierali, dlatego ten budynek wygląda tak luksusowo. Dobra, wiecie co ja wam powiem? Zrywałem od zajobu rzeczy i nie chciałbym ich w jakiś durny sposób stracić. No i ten pilot. Naprawdę, chciałbym podziękować osobie, która wymyśliła ten pilot, bo to jest coś, co... To i fakt, że nie mamy losowych encounterów, naprawdę bardzo mocno poprawia komfort, jeżeli chodzi o zwiedzanie rzeczy i nieumieranie. Bo tak to była tragedia pod tym względem. Czy moja drużyna obecnie mi odpowiada? Fortuno, powiedz mi, czy moja drużyna mi odpowiada? Moja drużyna obecnie za cholerę mi nie odpowiada. Moja drużyna już znacznie bardziej mi odpowiada. Aż najchętniej to bym wrzucił... Boś nie mam na idę. Powinno być ok. Mam szczerą nadzieję, że będzie ok. Zobaczymy. Chwilę, zapisałem, prawda? Ja zapisałem, prawda? 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 To nie jest tak, że ja się tylko cofnąłem jak idiota i poszedłem dalej, prawda? Are those slain angels? I'm detecting a demon. Kupiłeś potrzebne itemy? Nie. Bethel's reinforcements, I presume. Bogini matka, Nua. Nawet sam mówiąc w japońskiej wersji to Joka. Nie tak jak Joker, żeby nie było. Keep your guard up, young man. I sense a dreadful power in this one. The angels that infested this area are now dead. And I dare say they could use some company. Czy mogę się na to nie zgodzić? Proszę? Proszę? But I'll spare you a few final moments to curse your fate. Wężu, nie? Czy mogę nie? Proszę. Dobra, jak to się robiło? Poza tą częścią, w której umieram, to jak to się robiło? Jeżeli mnie pamięć nie myli... Yep. I główny ataki to Zanizio. I na nie ma też jeszcze kompletne nule, jest poza ten ogień. Czyli przynajmniej o tyle dobrze pamiętałem. Proszę nie kwestionować Affinity plus 7, bo to jest trochę nieprzyjemna rzecz do pomyślenia. Tak samo jak ten atak. Po pierwsze poziom heavy, po drugie debuffuje nam ataki obronne na 3 tury. Nie, to nie jest kwestia, czy chcemy opowiadać.
No dobra. Czas na oddział prewencji. Tak dla własnego bezpieczeństwa. Przedminasz. Nice. Bardzo mi się to podoba. Marinkari, jak widać, ewidentnie tutaj nie zadziała, więc nawet nie będę próbował. Guide czy pas? Pas, bo będę miał okazję dzięki temu jeszcze jedną turę mieć. Runda i druga ta runda. Nikt tu mnie chyba nie jest podatny ani na Zan, ani na... Znaczy na Zion mogą być. Zobacz, odwrotnie. Na Zan mogą być, na Zion nie. A czekaj, wydaje mi się, że tak dobrałem drużynę, że nikt nie jest ani na Zan, ani na Zion. Ona jest na Zan. Więc jak obrazuje Zanmo, to jest kurwa martwa. Cześć, Tate. Dlatego jedyne co mi pozostało, to liczyć na to, że nie obędwie Zanmo. I wierzę, że tak będzie. Chciałbym wierzyć, że tak będzie. I proszę, nie kwestionujcie tego, ile ona ma HP, bo też się boję. Dobra. Obronę ma zdebuffowaną, atak ma zdebuffowany, można ją bić. Krytyk. Wygląda... Czy bić? Nie no, kiedyś muszę zdawać obrażenia. Czy jakoś tak? Proszę nie zamach? Okej, okay, nie trafiła. Nie da, że trafiła złą osobę, to jeszcze w ogóle nie trafiła. Ten rundę się teraz skończy. I trzeba przedłużyć tę rundę. Kategorycznie trzeba przedłużyć tę rundę. To jest muzyka bossa, czy po prostu większego przeciwnika? Z tego co kojarzę, to jest muzyka powiązana z tymi bardziej fabularnymi bossami? Tak przynajmniej mi się kojarzy. Pas? Debuffy jeszcze się trzymają. Jej hapaki schodzą idiotycznie wolno. Zwłaszcza jak na tej, jak patrzę, ile ja mam w tej chwili many na większości demonów. Lenin jest idę broń się na wypadek zamy. Au! To było po dwóch ten rundę. Zaraz się ta runda skończy. Te rundy jeszcze się trzymają. To są Milenko. Daj spokój. Kto by tu umierał? Dąpnę dłużej. Ja wiem co robię, spokojnie. Wszystko wykalkulatorowane. Easy. Szkoda, że mi nasz nie chodzi. Wydaje mi się, że bossowie w SMT 5 są zaprogramowani tak, że jeżeli raz obedwą jakimś atakiem, znaczy jakimś statusem, to potem mają na niego zauważalną odporność. I proszę nie pytajcie o ten atak. A, czyli dlaczego używa akurat tego typu ataku? Ha. YOLO? YOLO. Chyba mi się kończyły speki. Na tym mi się to nie podoba. Jeżeli pasnę, to mam 3 tury. Wydaje się. Kryt, bardzo nice. Bo nikt tam mam po jedną turę więcej. Aczkolwiek zaraz chyba będę musiał tego zacząć używać przedmiotów kreczomany na Jacklanternie. Au. Au, 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 au. Dobra, żyję. Wszystko jest okej. Wszystko jest daj sojo, czy jakoś tak. Hmm.
Mam szybkie kalkulacje w tej chwili w głowie i trochę się niepokoję. O to, czy dobrze wykalkulatoruję rzeczy. On potrzebuje rakiem. Znaczy ona potrzebuje jaką mnie na to jest. To chciałem powiedzieć. Dobra, zmieni się na coś, co nie jest podatne na Zan ani na Zio. Najlepiej nie na Zio, bo też nie w sumie. Kwestia jest też tego typu, że jeżeli wystawi coś, co jest podatne na Zio, to i tak mam 0 elek na protagoniści, więc to się zniweluje do save state'a. Na Switchu tak nie działa. Save the league. A muszę generalnie kogoś wystawić w tej chwili. Nie jestem pewien kogo. A, bachać Pixie. Dlaczego będziesz mi wpierać w leczeniu? Jestem głupi. Wiedziałem, że coś wiebie. Chciałem użyć się Big Banga, zanim skończę tyle. Znaczy, zanim go wycofam. Teraz przypomnij, co ci się kończy, tak mi da. Jeżeli dobrze kalkuluję w tej chwili, to mogę zajść Rakundę, a Jilao i DF do tego nic, więc powinno być ok. Wow, Oxide. Więc powinno być ok. Chyba, że napotkają mnie dwa losowe kryty albo coś w tym deseń. Posłuchaj mnie! Ja tylko żartowałem! Jest okej. Czas na pierdol. Najgorsze jest to, że ja wciąż jej zadaję idiotycznie mało. Zio jest bardzo złym pomysłem, Hama nie jest złym pomysłem. Ona ma w tej chwili 2-0 i jednego deflekta. Co jak na bossa na tym etapie jest bardzo interesujące. Nie będę ryzykował, wiecie? Dla własnego bezpieczeństwa nie będę ryzykował. Tak, to 26, nieźle. Mega suchi. No dobra. Krytmo. A czyli za mało. Pama. Pas. Nie podoba mi się absolutnie to, że Jack-O-Lantern w tej chwili już nie ma many. Ale co ja poradzę? Na czym ona się w ogóle trzyma? W sensie no... Lewituje sobie na swoim ogonie, nie widzę problemu. Rakunda. O oh, wow. I tak się dziwię, że dopiero na pierwszym, znaczy dopiero pierwszy raz się zdarzyło, że nie trafiła. Dobra. Pojrzmy. Na całe szczęście to ile ona ma HP wynika absolutnie tylko i wyłącznie z tego, że trzeba jej zbić ich połowę. Gdyby trzeba było zbić całe, nie widzę tej walki. I thought you'd be cleaning up the stragglers, but he looks like no angel I've seen. Yakumo. My name is Shohei Yakumo, exterminator of demons. Nothing personal. Take solace in our meeting, boy.
Dopiero co biłem się z jednym bossem, nie każdy mi się bić kolejny. Czarzienka jest. Come now, Yakumo. Surely you can stay your hand for a moment more. Another of your whims. Well, he stood up to me so well. A kiedy jesteśmy demonem? Without a flicker of fear. Zgaduję, że Aogami jest aktywowany jako demon, a my jesteśmy obecnie z nim sfuzjowanymi. Od 1 na 10 jak bazę jaką jest twoim Zenzei, to nie pamiętam. Powiem szczerze, czy było jakoś to bezpośrednio mówione. Kim jesteście? I am the goddess Nuwa, creator of the mortals and inhabitant of the ethereal chasm between heaven and earth. The man beside me is Yakumo. I suppose one could say he is my other half. Drugą połówką. If you know what I mean. A czemu te wszystkie anioły nie żyją? Isn't it obvious enough? Bethel is our enemy. The god of law has warred with the other gods since time immemorial. Wiecie. Bóg to skurwysyn matki natury. However, the god of law gained the upper hand when he robbed the other gods of their knowledge, debasing them to their current states. Both God and his cronies in Bethel have absolute faith in the rule of law, and his armies continue to meddle in this realm to protect his order. Such zealotry cannot be permitted. Ergo, these angels were dealt with accordingly. Which is not to say those who rebel against the god of law are any better, of course. Opportunistic cretins, for the most part, seeking chaos to fulfill their own selfish desires. Wniosek jest prosty. Bo fagi są złe. Chaos fagi są złe. Wszystko jest złe. I się fuj. That's why my duty is to slay both the disciples of Bethel and the ancient desecrated beings known as demons. I nie masz absolutnie problemu z tą, co stoi po twojej prawej, prawda? Z nią żadnego problemu nie masz, prawda? Prawda? And this point is what finally brings me to my own question. Do you believe God's order is just? That it is necessary for this world? Znaczy, no... Nie powiedziałbym, że jest konieczne, ale nie powiedziałbym też, że jakoś bardzo przeszkadza. If that is the case, then I ask you to think it over carefully. I suspect your opinion on the matter will carry no small weight in the end. Hej, dają nam żyć. Further within is a transportation device, the same design as the one Bethel's trying to use. Use it to return to the Tokyo you know so well. Maybe you'll see the truth. Możemy wrócić do Tokio? See gods and demons alike fighting over humanity, and Tokyo caught in the crossfire. Until we meet again. To zawsze jakiś pozytyw. Dowiedzieliśmy się, że możemy wrócić do naszego świata. Jej! Pa, 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 da, pa. Coś ważnego się działo przez ostatnie 20 minut. Była druga najlepsza waifu w tej grze. I skopaliśmy jej tyłek za pierwszym razem. Łatwo. Łatwo, tak wam powiem. Tutaj po bokach chyba nic nie było. Więc... możemy iść dalej. Not another one. Spokojnie, Dazaj, to tylko ja. Nie poznajesz? Wait a second. I know that face. Is that you? Tak, o co chodzi? It's me, Ichiro Dazai. Tak, pamiętam. Boy, taki głupi twarzy, nie da się zapomnieć. But, why do you look so different, though? Znaczy no, nie oszukujmy się. Przypominam, jak brzmi jedno z przykazań. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, więc no... co ja mogę powiedzieć? Strange turn of events. What? Good to see you and Dazai are fine as well. Huh? Atsuta?
Yuzuru Atsuta? I was in the tunnel, same as you. It's a relief to know we all made it out okay. Now that we're reunited, I'll leave it to you to decide our next move. Ciekawa sprawa, że Yuzuru nie miał żadnego problemu z przeżyciem tej. Z drugiej strony mógłbyś być potraktowany jako zwykły człowiek na wypadek, jakby spotkała go Nua. Tak. Well, that was a big surprise, right? Right? That demon was freaky strong. Ja nie wiem, czemu. It scared me off like that. Nie, nic czego dąpnęły, nie uratują. Chwilę, co? Hey, looks like you found who you were looking for. Well, good for you. A ty? Oh, I guess from here on out, you're gonna go with those humans, huh? To jest 100% prawda. Totally. To jest tutaj Shonavi. Czy w tej grze można zajść Manzako? Odpowiedź jest tak, ale nie. Nothing. Never mind. I'm not lonely or anything. I've been on my own this whole time, you know. Ale im przykro. Anyways, thanks for bringing me along all this way. I'm gonna hang around here for a bit longer, so just let me know if you want me to come with you. All right? Jasne. Well, nie żyłem planowo. Bye-bye. See you later. Generalnie, jeżeli byśmy teraz sobie wrócili gdzieś tam do tych wcześniejszych regionów, to nie mielibyśmy Amanazaka ze sobą, jeżeli z nią nie pogadamy, więc nie moglibyśmy znajdować też takich rzeczy, które są poukrywane. By the way. Co teraz? Wracajmy do Tokio? Podobno. Przez to, jakie to jest echo, ten śmiech zabrzmiał strasznie złowieszczo. Nawet wiedzą, że to tylko Dazaj. To wygląda dziwnie znajomo. This is Aogami from the Bethel Japanese branch. Do you copy? Aogami? Is it the unit from way back when? I have successfully reactivated, returning to base. I don't believe it. I'm gonna have to report this, but you're clear to come through. Touching the terminal should bring you straight here. Looks like we'll be able to. Mam nadzieję, że tym razem nas nie wykryje jakiś sieci Amala czy coś. Znaczy do labiryntu. No to co, czas na nasz wielki, triumfalny powrót do Tokio. Gra skończona, wszystko wygrane. Proste. We've arrived. Is this? Are we back in Tokyo? Yes. This is Joen University's Medical Research Lab. We came here through the Bethel Terminal. That form just now. Explain yourself. Chodźcie. Archangel Abdiel. Abdiel, który już wcześniej widzieliśmy, jak odlatywała z Dazajem. Am I to understand you went against the condemnation? Nie wiem, o czym mówisz. Answer, boy. Bethel will have no mercy for one who violates the will of God. Ach, tolerancyjność. Wait, Master Abdiel. Co ty tu robisz? I don't know what led to this, but he is an innocent bystander. Please forgive him. Czemu wszyscy moi znajomi nagle okazują się powiązani z demonami? Furthermore, we both know God's laws are not so easily broken. Unbreakable, even. Then, how would you account for this? Allow the Japanese branch to look into it. Though, what I can tell you is that this is the one they lost all those years ago.
Ciekawe, skąd ty o tym możesz wiedzieć? Respectfully, Master Abdiel. I heard you were in command at the time. In which case, I would have imagined you'd be elated by the return of your subordinate, not angered by it. Very well. However, I am placing full responsibility on the Japanese branch to investigate. Man, talk about scary. What's up with her? Jest lofagiem. To dlatego. I was starting to worry about all of you. Nevertheless, welcome back. Tak naprawdę w Tokio minęło 30 lat. Ale dowiemy się o tym dopiero za 30 lat. Japoński Wydział Bertel jest położony w laboratorium medycznym Uniwersytetu Join i można tam znaleźć terminal. Działa on tak samo jak Leyline Font. Możemy tutaj zapisać i przenieść się z powrotem do innych Leylineów. I trzeba o nim pamiętać, kiedy będziemy przemieszczać się po Tokio. Wracając z tego, co Bricky napisał. Nie do końca wiem, co chcesz przez to przekazać, swoje, co napisałeś. Bo czytam to już któryś raz i nie jestem pewien, co masz na myśli, szczerze mówiąc. W każdym razie, jako że mieliśmy trochę plot dumpu, to nie omieszkam sobie zapisać. Ani się zlikowy dawać, bo nie wydaje mi się, żeby podrozy były jakikolwiek zlikowy. Co możemy za to zejść, to pójść pogadać w kwestiach czysto fabularnych. Tak, to jest jeden z tych niewielu momentów, kiedy mamy rzeczywiście fabułę w tej grze. Więc dajmy jej się wykazać, chociaż w tych nielicznych chwilach. Now, where do I start? Najlepszą odpowiedzią na pytanie, od czego zacząć, jest zazwyczaj od początku. Co ty na to? I guess I should start with me. To put it plainly, I've had spiritual powers ever since I was little. Everyone at Bethel calls me the saint. No właśnie, mówię, no są nieliczne momenty, kiedy ta fabuła istnieje. Nie mówię, że jest dobra, ale istnieje. Bethel Japan lost a lot of its strength in a battle many years ago. So these days, even students like me are helping out. W dużym skrócie, podczas apokalipsy siły Bethelu zostały mocno nadwyrężone i dlatego teraz mamy taką świętą talą. I Jezu też pomaga. Not long ago we were in what looked like ruins and they were crawling with demons. It was almost as if the city had been destroyed. If I told you the Tokyo you'd been living in this whole time was a lie, would you believe me? Widziałem dużo więcej dziwacznych i w ogóle chorych rzeczy, więc absolutnie. 18 years ago, something happened in the Chiyoda ward of Tokyo that suddenly erased the city from the rest of Japan. Okay. Its population of over 10 million people was wiped out in a matter of minutes, lost to the netherworld. Czyli ktoś sobie zrobił psyk? I Tokio zniknęło. What are you talking about, Isonokami? We've been living in Tokyo as far as I can tell. You want to try explaining that? The Tokyo you're referring to is an act of God. If we get to go Tokyo, I know that. Tokyo and its people were perfectly recreated. No one suspected a thing. Wow. I widzicie? Tokio jest jeszcze takim pępkiem świata, że nawet cholerny Bóg stwierdził, że ej, słuchajcie, odnowimy Tokio. You mean everything up until now? It's all been fake?
To czy to nie oznacza, że my też jesteśmy kompletnie fejkowi? As I said, the real Tokyo was destroyed 18 years ago. You saw it when you slipped into the Netherworld. Tak teraz mówiąc, teraz jak się nad tym zastanawiam, to jest bardzo ciekawa kwestia. That's impossible. Która nie pamiętam, jak szybko zostanie poruszona. The real Tokyo has been completely overrun by demons. As if one Tokyo wasn't enough, the demons now covet the other, and all for our souls. Though we are few, that is what the Bethel Japanese branch fights to protect. I hope the saint has cleared things up for you. Apologies for dragging you into this. Hey, haven't I seen you somewhere before? Yeah, ja nie kojarzę. My name is Koshimizu. I'm in charge here, in addition to being Japan's prime minister. Dobre połączenie, Rul. A ja Koshimizu, premier Japonii i przy okazji kierownik japońskiego wydziału Battle. Wait, as in director Koshimizu? One of the top-ranking officials in the Japanese branch? He and the Prime Minister are the same person? Dobrze, że czat jest pokazywany z nim, bo w czacie nie ma większości wiadomości pisanych przez innych. Serio? Aż czekaj. Nie no, ja widzę u siebie, aczkolwiek widzę to na OBS-ie. Więc... Możliwe, że na Twitchu coś się pierdoli, nie wykluczam tego, ale... Ja u siebie widzę. Indeed. Glad to see you made it back in one piece, Atsuta. Now that you've been made aware of what happened to the real Tokyo, it's best I enlighten you as to the true state of the world. To put it plainly, the forces of order and chaos are currently clashing behind the scenes, locked in an ongoing battle unbeknownst to mankind. Demons seek human souls. If given the chance, they would flood the real world. Sick of us, Saint. They are extremely dangerous. Czy jakbym wrzucił czat u siebie, znaczy czy jakbym włączył Steama na Twitchu rzeczywiście, bo ja w tej chwili mam tak naprawdę czat z tego, ze Steamlapsów tylko. I zastanawiam się, czy jeżeli bym go czytał z streama bezpośrednio z Twitcha, czy by mi się wyświetlały jakieś takie wiadomości, czy nie. Teraz sobie włączyłem z ciekawości i będę porównywał te, o których wspomnieliście, bo nigdy na to nie zwróciłem bitew pokoju. Wiele osób ma ten problem. Możliwe, że ten, że na przykład Twitch ma jakieś problemy z tobą akurat, tak? I też się zdarza, że część osób na przykład ma problemy z Twitchem, a w tym czasie inna grupa osób nie ma absolutnie żadnego problemu, tak? Z jakiegoś powodu na przykład za często się odświeża. A przy każdym odświeżeniu wiadomości znikają. That's why Bethel Japan is dedicated to protecting Tokyo and keeping the demons at bay. The demons are relentless, however. And the unfortunate truth of the matter is that we're woefully lacking in manpower. In fact, Bethel's strength is so short of the mark, we've been forced to rely on students such as Isonokami and Atsuta for help. Hej, czy to nie jest to jakaś zmówka na to, że jak zwykle to biedniuszniowie szkoły licealnej muszą być bohaterami tego świata? No way! Is that something I could help with too, Mr. Prime Minister? You mean protecting Tokyo? Yeah, I'll do whatever I can. A czy jesteś przydatny? Użyteczny? Does I? Look, I'm borderline useless at school, and I'm always making trouble for other people. But even a guy like me wants to be someone people can turn to, just like the honor students. Thank you. I admire your courage. I've heard about you. So you fused with Aogami, is that it? I'll be asking for your cooperation as well. Bardzo szybko Dazej został znany. A my we Szczecimie nie mamy absolutnie możliwości wyboru. Proszę, działaj. Okej, działa. Nie no, nie powinna bateria padać. Zawsze trzeba te kontrolery, w sensie Joy-Cony, w Switchu jako tako. I dopiero na Steama wyjmuje, więc nie ma żadnego powodu, żeby dzisiaj z jakiegoś powodu bateria padała. Pomogę. I'm thankful the Protofiend returned safely, though I've never heard of it fusing with a human before.
I played a role in Algami's creation myself. I'll be running a variety of tests later. Hmm. Algami, I'd like to examine your memory data. Make your way to the research. Zostawiamy Algamiego nim i zostajemy sami bezbronni? Understood. I'll visit with the rest of you some other time. For now, I want you to go home. W jakim sensie, że jedna sama coś to inne już nie? Bo chyba wleciałem z obiegu. Sir. And lastly, Yuzuru Atsuta. Well done in coming back unharmed. Your summoning skills must have improved. I'll be sure to grant you an even stronger demon companion next time. Thank you, sir. Każdy dostał swoje pochwały. Przynajmniej z tych, którzy na nich zasłużyli. Że jak ja mam Switcha, to już nie mogę sobie wybrać, że nie, no tak... Generalnie i Sevik mamy dość spore podobieństwo pod tym względem, bo ten, bo... Sevik ma PS4, ja mam PS4, Sevik ma Switcha, ja mam Switcha. Przez dłuższy czas było tak, że ja miałem Switcha, a Sevik nie, ale od niedawna Sevik też ma Switcha, więc... Dude, I get to protect Tokyo! How cool is that? Ani trochę. I'm gonna be fighting alongside all those big names at school! Me! A big reason I don't do all that well in school is because... Honestly, I'm just not very confident in myself. Jak na to, że na początku zabił za youtubera, to tak ciężko w to uwierzyć. Even though my parents aren't divorced, a może łatwiej by mógł być VTuber. So I guess I've always just been looking for a way to fix things. But if I side with my dad, my mom gets all pissed. A, to klasyka akurat. Po czyjej stronie się człowiek nie postawi, to zawsze jest takie... Tylko za ognia sytuację. Protecting Tokyo from demons, though? Fajne jest w ogóle to, że można obracać się podczas takich dialogów w kamerę. To nie jest aż takie częste. Zazwyczaj, nawet jeżeli to nie jest ukazanki, tylko takie z poziomu gry, to i tak jest jakiś jeden sztywny kąt, według którego można ten tylko widzieć całą sytuację. A tutaj możemy sobie casualowo popatrzeć z bardzo bliska na włosy Tao, bo czemu nie? Piękne. To jest ten dialog, który chciałem widzieć. Będę się myślić, że skoro Sevik ma teraz wiara, to co jeszcze mi powiesz, że będziesz myślał, że Christian go nie ma. I'm glad we're both all right. Let's work together to keep Tokyo safe. Nie, ja raczej tego tak nie interpretuję. Ej, chciałem ze wszystkimi pogadać. We've got school tomorrow. Oh. Dopiero co wyczyliśmy wyczerpujących walk w świecie demonów. Ej, słuchajcie, musimy iść odpocząć, jutro idziemy do szkoły. Serio? Do szkoły? W takiej sytuacji? Do szkoły! Nie martwcie się. Wyboru nie mamy. Szkoła to szkoła. Ludzie narzekali, że SMT to nie persona. Więc trzeba iść do szkoły. Żeby była persona. Chcieliście swoją personę, to macie persona Fagi. Proszę was bardzo. Oto wasza persona. Czy to jest to serce, ta dusza, której oczekiwaliście? Czy to jest dokładnie to? Ja nie powiedziałbym, że jest okej, ale... Tak, ale ty wiesz o tym od chuj wie jak dawna. Nie no... Słuchaj, zaraz zacznę chodzić wszędzie z jakąś tablicą, że ej, słuchajcie, demony są prawdziwe i zaraz nas zaatakują! See ya. Na razie. Z Bogiem. Albo i bez Boga, bo Bóg nie żyje. Co? Mały latający człowieczek? Inna sprawa, że kolega mówił, to bardzo dobre źródło. Dokuczanie? W moim liceum? To się nigdy nie zdarzyło. W każdym razie, jeżeli myśleliście, że nie wrócimy do szkoły po tym wszystkim, co się odjebało, to jesteście kurwa w błędzie. Wracamy normalnie do szkoły. A,
pierwszy rocznik z lekkoatletyki zaginął, nie pojawili się jeszcze w akademiku. Może po prostu uciekli z domu. Persona moja ulubiona postać Gravida. Reszta dziewczyna w szkolnym mundurku jest też tak samo jak czwórki. Wiesz co, najgorsze jest to, że ja tak dobrze przychodziłem czwórkę, że ni chuj nie pamiętam. Kto pije mleko do kawy? Tak jako normalny napój. Dlaczego? Ej, spójrzcie, ona ma inny kolor włosów. I can't stand her. How long do you think until she cracks? I can't wait to see her break down in tears. O, taka propos dokuczania, ej. Kurczę, to jedna z tych dziewczyn, które widzieliśmy wcześniej podczas openingu. Sahori i Tsukishima. Co ciekawe. I can't take this anymore. Why me? Why is this happening? Bo dużo częściej na przykład spotykam się z imieniem Saori niż Sahori. Oh boy. Hikaru, masz na myśli to osobę, która ma imię powiązane ze światłem? Tak jak pewien znamienity anioł, któremu kiedyś zdarzyło się spać z owerka? Nie. Dokuczanie w zespole Lacrosse. Na pewno nie ma też żadnego związku z tą dziewczyną, którą właśnie widzieliśmy. Hej! Nie przejmuj się. Do tego, że na pewno powinieneś mówić swojej siostrze o takich rzeczach, Jezu. Nie ma sprawy. Nie jestem pewien, kto tu bardziej komu pomógł, ale w sumie, czy ja mu pomogłem w ogóle kiedykolwiek? Czy ja w ogóle pomogłem Jezu w jakikolwiek sposób podczas bycia w Netherworldzie? Bo jedyne co to kojarzę, że go spotkałem i to było na zasadzie: ej, słuchaj, szukam Dazaja. Okej, nada. Tak, na pewno się dogadamy, oczywiście. Ojej. Mój braciszek jest najlepszy, najwspanialszy i bardzo go kocham. O, urocze. A, jeszcze śni o tym, że spotkał jakiegoś księcia z innego kraju. Księcia, który płynął na latającej łodzi. To ten, on pewnie z Holandii był. Bo wiecie, latający Holender. przepraszam. You know what? Plotka głosi, że rząd i JSDF pracują nad opracowaniem aplikacji, która przywołuje demony. Kurczę, gdyby tylko istniały takie programy w jakichś innych grach, co nie? Na wcale nie wygląda zbędowanie potaga z tej piątki. Ja wiem. Może ma odrobinę podobne włosy, ale tak poza tym... Zupełnie inna energia od nich bije, że tak to ujmę. Ona jest bardziej taka... taka stłumiona, stulona i w ogóle... Joker to 100% czad. Dobra, nie, przepraszam, 100% czad to jest narukami. Joker to jest jakieś 80% czada. Albo czad okazywany w inny sposób. Biedni studenci nie wiedzą o prawdziwych problemach tego świata. Tak. Morning, man. Nice being back home again, huh? Tak, oczywiście. Tęsknię za szkołą. Za niczym tak nie tęskniłem. To mogę już wracać do demonów? Tam będzie lepiej. Aha. Gratuluję. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy powinieneś o tym tak głośno w mojej szkole. Kurde, teraz jak o tym myślę,
Pamiętacie, jak porównywaliście go do Ryujiego? Teraz coraz więcej sensu. Co jest pierdolony Ryuji? Jeszcze wykrzyczy na całą szkołę. Jesteśmy przywoływaczami fantomowych demonów, czy jakoś tak to szło. Proszę. Ryuji, dazaj, zrób to. Dziękuję, że mówisz nam, gdzie są w nasze sale. Tampę nam pomoże. Możemy sobie tutaj wejść, bo czemu nie? Kompletnie niepotrzebne, ale możemy. Ogólnie, jeżeli spodziewacie się, że będzie coś ciekawego w tej szkole, to się absolutnie kurwa mylicie. Ta szkoła jest dosłownie po to, żeby pójść się pouczyć i po nic więcej. Potwory w tunelu na kanała. Nie, nie tym razem. Tak, to jest SMT. Tutaj by się przydało, żeby połowa postaci skorzystała z możliwości przywoływania takich w Personie 3. O! Jak to jest patrzeć na świat z czyjejś perspektywy? Chyba właśnie się dowiaduję. Dobra, to już jest chyba nasze piętro. Tutaj jest Sahori. What? Nie, nic, ja tylko przychodzę i gadam sobie z każdym z tej szkoły. Nie przejmuj się. Dobrze, już się zostawiam. Nie, to nie. Cześć, Sylwio. Znaczy, ja powiem szczerze. Dla mnie czat to jest jedno z tych wspaniałych słów, które doskonale wiem, co znaczy. Ale nie jestem w stanie do końca oddać tego, co myślę jako tako. O ile mnie porównanie persony było w recenzji, gdyby Protek nie był nastolatkiem chodzącym do szkoły. Ha. Tak się zastanawiam, bo teoretycznie, tak czysto teoretycznie, tak na papierze, protagonista Nocturna też jest nastolatkiem, który chodził do szkoły. Czy kojarzycie, żeby ktoś mówił, że SMT3 to Persona 3 bez duszy? Otóż to. Nie, RPGów nie miało nastolatków za protagów. RPGów od zajobu. JRPGów? Tu bym się musiał zacząć zastanawiać. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to... Hold up. Hold up! Kurwa! Chciałem powiedzieć, że Radiant Historia, ale bym się wjebał. Żeby nie było, Stok ma 19 lat. A za cholerę nie zachowuje się na 19 lat. Nie pamiętam w sumie, jak te finale starsze. W sensie części 4-7 głównie. All rise. Good morning, sir. Bo mam ochotę powiedzieć, że w częściach przynajmniej w czwórce raczej główna ekipa była starsza, ale tutaj też nie jest tak, że dam głowę sobie uczyć za to, że są starsi. W ogóle akurat w finalu to chyba w ogóle nie było wspomniane kiedykolwiek o ich wieku. Także sesji równie dobrze mógłby mieć na przykład 20, 18 albo 30. Ot i wasza persona w SMT. O! Tyle było z waszej persony w SMT. Ja właśnie dlatego, że nie jestem w stanie tego do końca wytłumaczyć, to nie do końca podejmuję się prób. A
się kręci. Wiecie co, bo zaciekawi mnie temat. Czy jest gdzieś podany jego wiek? Au, Cecil ma 20 lat. Już nie jest nastolatkiem. Ha, ha, ha. Idealnie. Cloud ma 21. Ha, ha, ha. Doskonale. O finalu szczotce nie rozmawiamy. Bans miał 20 lat, wszystko jest okej. Okay. Widzicie, w starszych finalach to byli starsi protagoniści, a nie jakieś nastolatki. To z tego, że różnica jest dosłownie roku. Yo. Znana osoba z klasy obok. No, zazwyczaj o tym, kto jest na górze, że tak to ujmę. Command Mission. Ale boty nie mają wieku, więc efektywnie są nastolatkami. Proszę nie kwestionować mojej logiki, wiem co mówię. Że Darzaj był w domu chmurze? Czy to dlatego, że nauczył się przywoływać demony? Znaczy no... To nie jest jakieś wielkie osiągnięcie. Też byś mógł spróbować być z nią w jakichś normalnych relacjach i zagadać po prostu. O siema, chciałem zagadać z tamtym człowiekiem, kiedy stał, ale ewidentnie nie mogę. Look, can I talk to you about something? Not right now, just... A Shella? Chyba tak, chyba wyglądała tak samo. Jasne. Zresztą... To nie jest tak, że demony, które wcześniej występowały w SMT4 raczej mają wciąż te same designy? Tylko te nowe są dużo dziwniejsze? Tak mi przynajmniej świta. Po raz kolejny grałem w SMT4 jakieś 100 lat temu i już nie pamiętam pani z tej gry. Oh, you know. Kto by teraz nagrywał filmy na YouTubie? Daj spokój. Dobra. To co? Wlecimy do domu. Znaczy, designy w SMT5 ogólnie były takie bardziej creepy, takie bardziej z braku lepszego określenia. Gore? O, cześć, zachowali. Kopę lat. Hi there. Hejka. Nie czujesz się dziś najlepiej? No, nothing's wrong with me. Itsukishima was hurt, so I just wanted to help a little. The nurse is out for the day, so I just did what I could. Look, do you know how Itsukishima's been getting these injuries? Znaczy, no widziałem tylko, że ktoś się tam popykał na ścianę, ale nie sprawdza to. Those bruises couldn't all be accidents. Raczej nie. Zgadzam się. I wish I could help. I hope she's okay. Też mam nadzieję, ale... Wiesz jak to mówią, nadzieja matko głupich. I wish I could help. Znaczy, ogólnie bym powiedział, że te designy tych endgame'owych demonów z SMT4 były specyficzne. Mi na przykład osobiście nie podeszły. Były za bardzo jakieś takie... Nie... Dla mnie te designy miały bardziej za zadanie trochę wprowadzić takiego poczucia... Wręcz obrzydzenia. Nie wiem. Takie osobiście odczuwam wrażenie. A tak, wiem gdzie są akademiki, już szliśmy na ich stronę, więc nie musimy ich... Moje dziane są. Czy mogę po prostu wyjść ze szkoły? Proszę? Ja chcę tylko wyjść ze szkoły. Kiedy się wychodziło ze szkoły? Andy. Hello. Yesterday. Owszem, było. I taught Dazai how to summon demons afterwards. He picked it up fast. A się próbowała wyglądać, jakby był nie z tego świata. To też nie do końca tak, mam wrażenie. I just don't know if it was right.
He was an ordinary student with an ordinary life, and now I've drawn him into this conflict. He's a soldier in this war now. I chose to fight of my own volition. But Dazai... Dazai też sam się zgłosił. Not just him. I dragged you into this. Ja zostałem zmuszony, ale to już inna sprawa. If I'd been more capable, more powerful, maybe I could have handled this on my own. But if I want to be stronger, I'll have to do my part on the front lines. Especially now. Za każdym razem, kiedy słyszę, że ktoś mówi, gdybym tylko mógł być silniejszy, to kończy się na tym, że ta osoba zostaje przekabacona na złą stronę mocy, właśnie ofiarą jakiejś siły czy coś. Tak często to się dzieje. Let's both keep at it. We'll make sure Tokyo stays safe. Znaczy no, nie oszukujmy się, my zostaliśmy zmuszeni. Ale jest jeszcze Dazai, pewnie też... Yo. Tak, znam ją z widzenia. Nie, to na pewno nie jest tak, że jak wszyscy cały czas gadają o dokuczaniu i w ogóle widzieliśmy, jak ktoś jej dokucza i że ma siniaki po dokuczaniu i w ogóle, czy możemy jej pomóc w dokuczaniu, to na pewno nie jest tak, że ktoś jej dokucza, tak? Wow. A Dazai jeszcze do niej simpuje. No, chciałbym pomóc mojej waifu, co chodzi, ale nie mogę. Mógłbym, ale nie mogę. Smutek. W każdym razie możemy się teraz udać do akademików. Jeżeli byśmy chcieli wrócić się grzecznie kulturalnie do Tokio, to musimy się udać do Join University Medical Research Lab. No i w powierzchni jest to znane laboratorium badawcze. I podobno często bywał tam premier. Zdarzyło mi się spotkać nawet tego premiera, owszem. Zagubiony demon. Bieda, który chce wrócić do Tokio. Swojego Tokio, nie tego naszego Tokio. A ostatnio coraz częściej pojawiają się demony. Ciekawe, czy on nas kojarzy po prostu, czy on tak po prostu mówi losowemu przychodniowi, że ej, słuchaj, coraz częściej pojawiają się tutaj demony. Latanie do Center 4. Na szczęście tutaj nie ma tego problemu, bo po Tokio aż tak dużo się nie poruszamy, tak naprawdę. Bez wielkiego spoileru. Dobra. W każdym razie. Generalnie możemy się poruszać po Tokio tylko po tych ulicach jako tako. Więc powoli będziemy chyba zmierzać do akademików. Miejsca na wybrzeżach w Japonii często mają angielskie nazwy, takie jak Isle albo Gateway. Dobra, Sylwia. Możemy kompletnie olać się to przejście z Shinagawy wschodniej na zachód i odwrotnie. No czemu nie? Jakbym za każdą rzecz czułki apokalipsy naprawiał, mógłbym dostać jedną makę. To... wow! Dobra, wracajmy do akademika. Ciężki dzień w szkole. Trzeba odpocząć, pogadać się z Tao, bo czemu by nie? Wow, ale zachód. Ładna kolorystyka. Lubię taką. Hey there. Thanks for coming. A gdzie jest Hori? How'd you know? Nie wiem. Dręczyli mnie tym cały dzień. Tak tylko się domyśliłem. I'm worried about her. So Hori's a friend. Well, my best friend, really. It's just... I think she's being bullied. Nie. Co ty gadasz? Dokuczają jej? Żartujesz chyba. We used to be in lacrosse together. She was such a great player. But she had to quit last year after a big accident. Jako osoba, która czytała dość regularnie wizualne nowelki, zacząłem zwracać uwagę na prędkość działania typu auto. I prawie zawsze jest tak, że typ auto jest dla mnie nie do końca dostosowany do moich potrzeb, że tak to ujmę. Bo jeżeli kwestie są wypowiadane,
to chciałbym, żeby auto się kończyło, znaczy, że przeskakiwało praktycznie za każdym razem, jak kwestia zostanie wypowiedziana, prawda? Ale zazwyczaj, jeżeli tak ustawię, to kwestie dialogowe, które nie są mówione, a jest bardzo dużo takich, na przykład, czy to opisowych, czy to myśli bohatera, czy coś, tak? To, że tego typu kwestie z kolei przewijają się za szybko. A jeżeli je ustawię, żeby przewijały się wolniej, to te wypowiadane z kolei po wypowiedzeniu trwają długo. Jest naprawdę niewiele tytułów, gdzie mogę powiedzieć, że auto działa dokładnie tak, jak bym chciał i mnie to strasznie frustruje. Zwłaszcza, że bardzo często, jak sobie odpalam jako visual novelkę, też lubię sobie wsiąść na rower stacjonarny i sobie pojeździć na czasie, tak? Więc nie mogę sobie po prostu klikać, dostosowywać się prędkości ręcznie, tak? Tylko no, w dużej mierze po prostu siedzę na rowerze, jeżdżę i czytam, tak? Ja nie sięgam po myszkę, więc przeszkadza to jednak. I tutaj na przykład, jak dla mnie auto jest wolniejsze, niż bym chciał. I guess the old club members held a grudge. A few people quit because Sahori's training regimen was just jedna osoba, która za dużo oczekiwała od klubu i reszta poszła, żeby się tylko obijać. She just wanted to make sure we were the best team we could be. You think there's anything I can do to help? Coś na pewno. Najlepiej, jeżeli będziesz jej pomagać. But she's been avoiding me. To wpierdol się na siłę. Still, it's no reason to give up. I'll talk to her again tomorrow. To jest pozytywne podejście. Thanks for hearing me out. Spoko. I know things are crazy in Tokyo right now, but więc to jest ten wątek romantyczny prosto sklecony, tak? I'm glad we got to talk. Okay, night. Oj, wam to jest tak naprawdę pierwszy z ilości stopni social linka. 100% prawdy. Compiling data on the proto fiend. A czy zgaduję, że Night jako podskutany Good Night, tak? Zdarza się. Analysis complete. Looks like we are picking up traces of our target. The corrupted areas have also been properly restored. Rebooting Algami. Myślałem, że początkowe dialogi nie mają znaczenia w końcu pierwszej minuty gry. Początkowe dialogi w Tevisu Wejborze 2, czy tam 1, gdzie możesz zaliczyć game over, jak źle wybierzesz. Ale mam wrażenie, że im nowsza gra, tym rzadziej się zdarza, że te początkowe dialogi mają jakiś bardzo duży wpływ na dalszy przebieg gry. Raczej, jeżeli już to nie jest to coś, co jest kompletnie nieodwracalne, tak? Przynajmniej tak doświadczenie. Brother. Snake? W sumie mamy wężową panią, mamy brother. Jeszcze brakuje tylko misji skradankowych. Ja dość często, jak gdzieś tam jestem, to tylko takie, dobry. Demons are showing up all over Tokyo. We've deployed people throughout the city. I've been tasked with guarding the school. Hey, demony w całym mieście. It sounds like he wants you over at Jozoji Temple. It's vital to our defenses. Agami's ready for action and on his way. Get over there as soon as you can. Jak na początku DDS 1 wbierz złowcy, to po przeniesieniu zapisu pod koniec DDS 2 nie odblokujesz Spacey Skilla. Jesus fucking Christ. Demony pojawiają się w Tokio. Zgaduję, że raczej w naszym, bo w tamtym...
Czy zacząłbyś mówić, że na Ziemi pojawia się woda, jeżeli mamy jej 70%? Czy tam ile? Czemu nie mieliśmy wrócić się po Gamiego do Research Lab'a? Tak, domy zatkowo, diet building i pracowała z sojusznikiem, krybym człowiekiem. Tak, tak, jeszcze go będę pomagał. Yes. Oczywiście, te inne kłamstwa. Czy często premier jest kierownikiem Battle? Nie. A kurczę mi coś, po prostu zajebistym człowiekiem i daje sobie ze wszystkim radę. Wszystko zaczęło się 18 lat temu i wtedy właśnie tamten świat, który nazywałem Dark PSP, pojawił się w Tokio. Straciliśmy wtedy miliardy bóstw Japonii. Wtedy pojawił się Battle. Dobra. Czyli w dużym skrócie bóstwa Japonii nie żyją. To najważniejsze, co musieliśmy z tego wynieść. Wszyscy nie robią Abdiel, nikt nie robi lowfagów, nic nowego. W absolutnie nikogo nie zaskakującej sytuacji lowfagi to chuje i nikt ich nie lubi. Czy mówiąc czat, miałeś na myśli coś pozytywnego? W tym wypadku raczej tak. Bo tak to można to na różne sposoby zinterpretować. No bo to jeszcze raz, gdzie mieliśmy iść? Do szkoły? Nie, do szkoły. Tak, do szkoły. Do szkoły czy gdzieś indziej? W razie wątpliwości można zawsze zajrzeć do menu i zobaczyć, gdzie nam kazać iść. Bo chyba bardzo ewidentnie przesłałem dialogi. Albo i nie mogę, bo nawet tego jako questa nie mamy. Fuck! Czad grzmot kokut. A, do Jozoji. Racja. Ale ja pożałuję tego, co właśnie robię. O mój święty Boże. Ale ja będę tego żałował. Dire circumstances indeed. I can see things have escalated in my absence. Cóż, to się musiało tak skończyć. So you already grasp the reality of the matter? Well, you are correct. Znaczy, wcześniej się śmiałem, że protagonista PSN 4 to 100% czad, a protagonista PSN 5 to taki 80% czad. Then let us make our way to Jozoji. However, before we set out, I'm detecting the presence of a powerful demon in that direction. I advise we prepare before proceeding any further. I chcecie mi mówić, że dopiero co biłem się z bossem i wrzucą mnie do następnego, żeś nie umierać. Najgorsze jest to, że na tej mapie nie można przyspieszać. Chcę szybciej biec. Chcę wrócić i zapisać. Dajcie mi zapisać, bo nie chcę powtarzać segmentu z dialogami 50-godzinnymi. I tak o tyle dobrze gadaje nam możliwość zapisania tutaj. Powiedzmy, że jest w tej grze jeden segment, który musiałem powtarzać jakieś 4 razy, gdzie opcji zapisu nie było między długimi dialogami i kurwiłem na to niemiłosiernie. I to wcale nie jest tak, że hejcę pewną postać i to, co jest z nią związane z tego powodu. Nie no, właśnie czadem jest protagonista Persona 4, bo nawet jak dziewczyna nie gra, to może jej powiedzieć haha, friendzone. A protagonista Persona 3 jest takie, no dobra, jak już na mnie jecieś, no to niech będzie, no. To ja bym właśnie powiedział, że to w Personie 4 jest więcej czadostwa. O, wszyscy nie żyją. Jest to też pełno magasuki. Świątynia się pali.
I received reports that Bethel was sending reinforcements. Would that be you? Tak, to ja. Piekarz Paula. My name is Goku. Pleased to make your acquaintance. Co to lat, Goku? Ah, pardon me. I thought this our first meeting. But now I see. You're the one who slew the Hydra. Tak, od dziś możecie mówić mi Herakles. Crucial to Tokyo's defenses. We've assisted Bethel to ensure the city's safety. However, the most recent attack by the demons of chaos shattered our barrier. Bethel has been assisting me in rebuffing the demons, but they have suffered heavy casualties. Not only that, the demons show no sign of slowing. Soon Tokyo will reach a crisis point. Czy możemy jakoś z tym pomóc? I can only ask that you might stand with me. Oh. The next wave of foes draws near. Please demonstrate the extent of your power. A, ty mi nie pomożesz, jak rozumiem. Incoming. Dziękuję. Doceniam. Dwie lamie, dwa anzu. To może pójść nie tak. Czego się bardziej boję? To już normalny boss. Oh, your sweet summer child. Czaj, demon mnie jest jakiś super potężny. A, to jest bankier. Fuck! Źle pamiętałem. I to pewnie też nie będzie takie, bym chciał, co? No i do końca. Ale będzie wpierdol, o mój święty Boże. Dobra, nie jest aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Okej, będzie aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Chyba, że zabiję ich wszystkich w jedną turę. Słuchajcie, na pewno mi się uda. Zobaczycie. Uda mi się ich wszystkich zabić w jedną turę. Ha, ha, ha. Nie. Jednego chciałbym się pozbyć po Elfa. Może dwóch? Dobra. Jak tylko Anzu atakuje, to w najgorszym przypadku tapi dwa razy protagonistę. O, wow. No nie chcę czegoś spodziewałem. No wygląda na live. No dobra, co jest dużo ognia. Aż to fortuna. Your turn. Go. Spodziewałem się, że będzie aż tak, no? O. Poziom dla Fortuny. Ja myślę, że Shawel. Nice. Kolejna fala. Albo raczej nie fala, tylko... To tego nic zachęcaja. Vile Labu. Ale się szykuje potężny pierdol hentajowy. Czyli świetnie, że jest królem. Nie, że ja mam coś na ten temat do pojedzenia. Dobra, przypomnij mi, czym ty byłeś. Proszę.
Poza tym, że masz 3 poziomy za dużo. Mudo. Mudo. Chciałoby się rzec. Podatny na zanichamy, odpowiedni na ogień. O, potężny boss. Się szkuje. Pojeźdźmy, proszę. I wonder where this one is going. Mój święty Boże, ta gra doskonale wiedziała, co robi. Ta gra doskonale wiedziała, co robi. Kiedy dawała jedynego demona, który ma 0 elek, z jednocześnie ze słabością na Mudo, kiedy następnym bossem jest ten, którego jedynym skillem jest spierdolony Mudo. Pójdź im tupek. Nawet moja Hypixie, która ma hamę, jest martwa. Oh well. No trudno. Zawsze jest jedna bardzo nudna i niebezpieczna opcja. Tylko nie wiem, czy chcę ją robić. Jeżeli się broni, to nie mogę zostać zinstakilowany. Jest? Co to nie czyni? Pamiętaj! Tak długo! Jak z tego czy innego losowego powodu mnie nie krytnie, to powinno być ok. I tak było jak ta cholerna Lenin Seed ma ten. Ma manę na leczenie mnie. Nie śpieszy mi się. On wie co robi, ale mi się nie śpieszy. Ja mogę poczekać. Ta chama go zabije, prędzej czy później. Jeszcze nie wiem tylko, czy prędzej czy później, ale go zabije. I Mudo do tego nic. O nie, tym razem w Jackon Eterna. Robiłem postępy. Wstawaj, Hypixie. Mamy demonów do spierdolenia. Zwłaszcza, że Lenin Seed będzie została ostatnią medię, na której ustać. Chciałbym, żeby ten instant kill kiedy wszedł. Ku zaskoczeniu absolutnie kurwa nikogo. Jak bardzo można debuffować jednego przeciwnika? Tak. Co to robi właśnie coś bardzo niemądrego, tak by the way. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Chociaż nie, to nie jest niemądre. Nieważne. Bo protagonista powinien przeżyć. O, Pixie się to nie mogę martwić, ale cicho. Ty chyba nie masz nic do leczenia? Nie. O! O! Tego nie przewidziałem. Jeszcze raz. Czy ty jesteś na coś podatny? Poczekamy. No tam. Gdyby tylko któryś z moich demonów miał zam. Gdyby tylko. Ale by fajnie było. Czemu już wyjechamy za w takim razie?
To wymagałoby ze mnie używania większej ilości IQ niż używam. To pewnie jest wyjaśnienie. A oni sami go tutaj wrzucić. A który debuff teraz? Żaden. No dobra, dia. To tego nic nie przeżyłby najbliższego ataku bez leczenia, więc musiałem coś zrobić. Hypixie umrze od Mudo. Dobra, nieważne, nie jest aż taśne. Podkreślenie co aż tak. Czy jestem idiotą, który zabije Yolo? Jeszcze tylko dla upewnienia się. Tak. Nie. Aż tak w siebie nie wierzę. Uwaga, czas na bycie imbecylem. Taki imbecylem, jak myślałem, że jestem. Łatwo! Żeby nie rzec wręcz banalnie. Nigdy nie grałem w taką łatwą grę. Protagonista jest podatny na instant kill, który spamuje przeciwnik? Co by się przemył takimi dobytkami? Czekaj mnie, ale tego nie zabijesz. Chciałem zapytać, czy możemy po prostu mu nie pozwolić odlecieć, ale ewidentnie teleporting jest zbyt silny. Kurczę. Gdybyśmy tylko kojarzyli kogoś, do kogo niedawno odezwał się demon. Znaczy wiadomo, to jest perspektywa tego, że widzieliśmy to powiedzmy z zewnątrz. Lecę. Please, Dazai and I need help evacuating the students. I know this temple isn't the only place threatened. You go after the demon. I'll keep watch here. No dobrze. So, they are targeting Joine High School after all. Owszem. Więc to tak wygląda ta nowa Persona 6. Dziwna sprawa, ale od biedy może być. Dobra, mam obecnie jeden zasrany priorytet. Zapewne domyślać się jaki. Pójść się wyleczyć i zapisać. Zdecydowanie tak. Cholera kasy tacy na leczenie już. Biorąc pod uwagę, że w Tajin Tokie nie mamy za bardzo czego zganiać do zbierania pieniędzy. Może być nieco problematyczne. Nie idźmy do szkoły. Jak nam każą, to pójdźmy. Tylko w sumie, czy któryś z moich demonów ma jeszcze skill do nauczenia się? Zen. Skakuj. Mokoi chyba miał coś do nauczenia się. Ja, tefu. Równie dobrze mógłby się tego nie uczyć i nikt by nie tęsknił. Pixie ma dwa skille. Więc Pixie. Nie wiecie co, ma.
To, co mówiłem, ma dużo więcej sensu. Okej, okay, zapisywałem, ale... Ostatnio coraz częściej się łapię na tym, że coś zabiłem i 10 sekund później się zastanawiam, czy na pewno to zabiłem. I co gorsze, jest to absolutnie usprawiedliwione. W poniedziałek miałem tak okrutny poranek, że wychodzę z domu i tak się zastanawiam, czy ja czegoś się nie spierdoliłem. Sięgam do kieszeni, nie ma kluczy. Jak to kurwa nie ma kluczy? I tak po chwili lampka się zapala, czy one zostały w drzwiach? Wracam do domu, zostały w drzwiach. Tak idealnie, nawet nie, że zostały w środku w drzwiach od wewnętrznej strony mieszkania, tylko po prostu drzwi wewnętrzne, wejściowe, klucze w zamku, nie wyjęte, drzwi zamknięte. No, co ja mogę? Powiem tak, dobrze, że się zorientowałem jakieś 5 minut drogi od mieszkania. Nawet mniej niż 5 minut, tylko tuż po wyjściu z budynku. A nie powiedzmy już gdzieś w robocie, bo wtedy to by była dopiero tragedia. Dlatego też zawsze jak wychodzę z domu, to zrobię taką szybką checklistę, czy mam wszystko, co mam. Checklista jest dość krótka. Znaczy w sumie to nie jest aż taka krótka, bo to jest 8 rzeczy, ale... Po prostu zawsze jest taki, czy na pewno to wszystko mam. Co 25 godzin? A, w sensie 25 godzina. Zabrakło mi rzeczowni... tego, że to jest porządkowy. W sensie, że Dark Hour z Persony 3. Widzicie? Oto dowód, że SMT5 to tak naprawdę Persona. Macie Dark Hour jak w Personie 3! Jeszcze chwilę i będę chciał, żeby mógł sobie strzelić w łeb takich protagonista Persona 3, ale to już zupełnie inna sprawa. A to nie będzie po prostu po angielsku 25th? Po polsku to by było z kropką. Okej, czyli teraz jeszcze kompletnie nie przejmujemy tym, że ten... że demony widać się w takim świecie. Krasowe, SMT z Personu. No ale spójrz, i tu są te same demony, czy coś. W środku są demony i uczniowie. Musimy je jakoś pomóc. No dobrze! To trzeba wszystkim pomóc! Rejdą. Skoro są cały bardziej identyczne, czemu nie? O, a któż to? Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo! Tentaklowy potwór przyszedł zgwałcić dziewczynę jak w pierwszorzędnym hentaju. Jeszcze nazywaj ją stowarzyszoną duszą. Taki corruption, mind break. Tentacles. Właśnie, mi pomóc. Understood. Why do you hesitate? This world is no place for a servant of evil. Może dlatego, że nie chcę zabijać dziewczyny. O, proszę, proszę, typowe lofagi. Panie i panowie, typowe lofagi. Zobaczyły, że demon położył swoją maskę na kobiecie. Trzeba zabić kobietę. Sahori, czy jesteś gotowa, żeby stać się jednością z tentaklowym potworem? Czy kobieta to demon? Przecież nie. Taki mindyk. Ej, to dosłownie anioły powiedziały, że trzeba oczyścić demona i kobiety, co w tym kontekście raczej świadczyło o czymś innym.
Wow. Wow. He's a serious threat. We have to put him down. To ten jedyny raz, kiedy kobieta wchodzi w mężczyznę nie odwrotnie, czy jakoś tak? Tak, jestem demonem, przestań cię zabić. Tak naprawdę to nie chodzi o. Co do tego, tak bardzo nienawidzę nawigowania po tej lokacji. Zresztą nawet nie jest zabawne. Znaczy no, mam na myśli, że dosłownie wy. Nie żadne tam na, ani coś takiego. Tak, czasach chcę nas puścić pierdol. I przy okazji nie mam tutaj normalnego battle teamu, tylko leci ten, który leci w całej lokacji. I przeciwnicy, jako że na sam poszło, to tylko pierwsi. To by za łatwo nie było. Fuck! Nie pamiętam słabości, oni mają magazynki. Aramasa? Aramasa! Nie zapomnij poszukać Mimanów. Z dobrych wieści jest to, że tu Mimanów absolutnie kurwa nie ma. Ale będzie raz. O, dwa razy. Wow. Mam dziwne wrażenie, że to się źle skończy. Okej, okay. Kubos nie żyje, więc teraz cała reszta mojego paletu miała dwa krzasy. A okryt za 140. Nice'u. A okryt za 70. Nice'u. Ale pięknie się też nasza przygoda w szkole. On ma kontera, holy fuck. Ale zostałem zmemowany. Ale ja zostałem zmemowany, proszę państwa. Widzicie? Oto pierwszorzędny dowód na to, że fizyczne buildy są kompletnie niegrywalne i nie powinno się ich robić. Game over. Chuje. I wiecie co wam powiem? Tak, ja chyba po prostu mi sugeruję, że na dziś to jest dobry moment, żeby zakończyć. I w sumie to się z nią zgodzę wtedy. Także na dziś to było na tyle, co tydzień sobie kulturalnie przejdziemy przez cały szkolny scenariusz. Jutro planowo najlepszy Battle Network, jestem pewien, że wszyscy będą bardzo szczęśliwi i zadowoleni z tego powodu. A na dziś to było na tyle. Trzymajcie się, po! Cześć!